Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Znowuż udało nam się tydzień po tygodniu, jesteśmy, ale tym razem z czymś, z kimś, z kimś, absolutnie z kimś, e, przez duże K, tak bym to ujął. E, Tadeo, Tadeusz Zieliński, Zoltar i w moim bliskim gronie znajomych nerdów i gamerów, zwany również królem nerdów. O, bo człowiek, z którym się dorastało. Niektórzy mnie w łóżku mieli. Wysoko, no. w, w, wysoko postawione osoby w, w różnych polskich firmach oglądały mnie w łóżku. Wiem o tym, bo no, mi no, no to znaczy, że spełniamy tutaj sen każdego podcastera, każdego wywiadowca i dziennikarza. I porozmawiamy sobie z Tadeuszem, który. Myślę, że będzie miał sporo ciekawych rzeczy do powiedzenia, czy przynajmniej powinien. Tak, tak oczekuję. Ja w ogóle nazywam się Mateusz i to jest podcast zwany Gamecastem albo gościem. Dziękuję Tadeuszu, że jesteś w ogóle. Możesz miło. Się, nie, nie, przywitać na, na zaproszenie. Dziękuję serdecznie. Powitać. Jestem nie. Tadeusz. Nie, no ty jesteś, wiesz, traktujesz się pierwszym prawdziwym, takim mega VIP-em, który u mnie tak, gości, tak, więc. więc tak, e... tak. Nie, tak naprawdę, wiesz, jakby. E... Nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale człowiek, ja przynajmniej sobie wyobrażam w głowie e, różne sytuacje w przyszłości, które mi się wydarzą. E, I przez wiele lat zawsze sobie myślę, kurde, kiedyś stadion mnie zaprosi. Będzie ekstra. I to udało nam się e, zrobić te tam dwa lata temu, przy okazji e, premiery naszej e, planszówki Hala. E, I było fajnie, ale jednocześnie potem miałem jakiś taki niedosyt, że, że trochę za krótko, trochę się stresowałem, powiem szczerze, że miałem w życiu naprawdę dużo różnych wywiadów udzielałem, w różnych miejscach, w różnych okolicznościach. I tego był jedyny, przy którym się stresowałem i myślę, że to twoja wina. Jesteś pierwszą osobą, która mówi, że się stresowała u nas w trakcie wywiadu. Ja, ja wiem, jak ja brzmię, kiedy jest chill, nie? a kiedy nie jest, więc... Y... Nie brzmiałeś na, na spiętego, absolutnie. Wiesz, mi dużo słucham w siebie też czasami, niestety muszę. I. E, Jezu, to i, przepraszam, bo wiesz, to, to ja przed dwóch laty też. Oni śmieliłeś trochę Absolutnie. Innym, innym człowiekiem też byłem dwa lata temu, więc. Naprawdę? Ja, mi się tak. wydaje absolutnie bez urazy, że jesteś cały czas tym no. samym człowiekiem. No Nawet jakiś stary temat z hypera. To w międzyczasie. Więc... Jak z hypera coś oglądam, ja, ja wiem, że jakby, wiesz, czas nas zmienia, ale. Ale. ale... Bardzo bym chciał Petycznie. tak myśleć, ale wiem, znaczy ja się znam dosyć nieźle, tak mi się przynajmniej wydaje i wiem, co, co, co się... No jestem samoświadomy w miarę, tak powtórzę, tak mi się wydaje. Jak I mówię, że troszeczkę. bardzo wiele u mnie się w życiu pozmieniało, moje nastawienie też się bardzo zmieniło. Miałem akurat wczoraj, żeśmy mieli jako gościa Kubę Kowalskiego, mm -hmm. też ci znanego Kubitusa. Mm. Kuba mi to samo powiedział, on się spodziewał w ogóle, że będę dużo bardziej agresywny, właśnie w trakcie, w trakcie wywiadu, i że się będę chciał kłócić, a, a tego nie robiłem. Co Czemu jest miałbyś. dużą zmianą w, mojej, w moim podejściu. Dobra, na razie to może powiedz, Cześć, jestem Tadeusz, miło i tak dalej, bo chyba nie, Cześć, nie padło. Jeszcze. Nie, powiedziałem na sam. Tak, stawem, ale co, jakby wiesz, cieszę się, że jesteś. Dziękuję, że udało się, że się ci tu znaleźć. Ehm. Mogę o tobie długo mówić, ale jednocześnie chciałbym, żebyś też trochę o sobie powiedział. Z doświadczenia wiem, że tam przydługie gadanie o historii, skąd się wywodzisz, po, po, po paru nastu odcinkach się, się dłuży albo historie są podobne. Chciałbym po prostu zadać na razie. To nie sądzę, żebyś miał jakiegoś gościa z podobną historią domową. Właśnie. Bo to, to mi jest... się wydaje, że raczej tak, nie ma Tak, jesteś antytezą, e, nerda w nerdzie, e, czymś, czymś więcej e, i jednocześnie, e, myślę, niespotykanym typem zajarańca, tak bym to nazwał. E, I. E, Mówię, zawsze miałeś w, w, w moim serduszku specjalne miejsce od, od tylu y, lat, bo, bo parę się znamy i, i parę więcej. A ładnych parę, y, parę y, tam cię y, obserwuję. Pomimo, że jak się poznaliśmy, to, to już y, nie wiem, czy to tak masz, że poznajesz kogoś nowego, mniej więcej. I, i, i wiesz, że będziesz się z tą osobą znał i dobrze klikał no tak, przez kilka Tak, wiadomo. To, kilolat, tak 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 jest, tak. Że, że, że czujesz... Tak, więc on... taki filmik tak. absolutnie miałem z tobą, i, e... ale jednocześnie trochę żałuję, że nigdy nie miałem okazji trochę bardziej cię poznać. No to będziemy chciałbym... mieli teraz właśnie okazję. Tak, i właśnie po to jest ten wiesz, żebyś ty mi powiedział wszystko to, czego nigdy mi nie powiedziałeś. <laughs> I... No dobra, A zawsze chciałeś, zawsze chciałeś, więc. Urodziłem się. To jest takie sprawy. kim bo... jesteś? Skąd przychodzisz? Nigdy urodziłem zbierzasz. się w siedem... 1976 roku. Czyli w... Tylko w... 10 lat portem... przede mną. 47 urodzinki właśnie mi piknęły niedawno. E... Jestem z Warszawy. Tutaj chodziłem do liceum, tutaj studiowałem, tutaj pracowałem przez lata, ale zdarzało mi się z Warszawy wyjeżdżać zaczynałem pracę w branży bo chyba tak naprawdę to do tego od, od tego jest warto zacząć w 95 na przełomie 95 i roku. tekstem do Gamblera to była recenzja właściwie opis gry Ascendancy. I tak mi się udało zaczepić na następnych ile tam było od 96 do 99 żeśmy Gamblera robili. Czyli 3 latka i to był taki, takie pierwsze wejście w ogóle jakby w, w Świat gier i to jest właśnie to, 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 czego się już nie da za bardzo powtórzyć. Tak? Jak się tam czasem ludzie pytają, jak zacząć pracę w, w branży, jak ty zaczynałeś. No moja praca w branży się zaczynała w innych czasach. To tak jak ktoś pyta, podjęta. jak zacząć robić firmę teraz. A, i, no. Jezus, przepraszam, Alty. Cześć, kocie. Tak. Cześć nie wiem. To słucham. jest buba. Nie, dobrze, dobrze. Gidia, tak jest. Eee, zacząłem w gamblerze jeszcze tam w międzyczasie zdarzyła mi się pierwsza przygoda z telewizją w ogóle to był taki program, w, pod koniec lat 90 na TV4 leciało coś takiego, to się nazywało Meta i to była polska wersja programu Giga eee, prowadzone było to przez Króliczka Playboya Królice Playboya właściwie eee, było tam z ośmiu właściwie nie, takich prawdziwych nerdów to bym powiedział było nas trzech jeszcze był Bartek Dranczyk i jeszcze Jacek, Jezus Maria, zawsze zapominam, jak Jacek ma na nazwisko. Jacek mnie stał, niedawno odzyskałem, bo Jacek ma w ogóle nazwisko na Facebooku pisane po francusku, więc to nie jest jego nazwisko. Ale odzyskałem ostatnią właśnie znajomość. I to, było, to był taki pierwszy, pierwsza styczność właśnie z kamerą, bo tam się otrzaskami. To, to jest bardzo ważny właściwie moment w mojej karierze, bo dzięki temu później, jak tych ładnych parę lat później, pięć lat później, Tomek Kreczmar zaproponował mi w to ja już miałem jakąś podstawę. Tak, już kiedyś pracowałem w telewizji, już się nie bałem kamery, nie byłem byłem z nią w jakiś sposób oswojony. Nie wiem, czego się można spodziewać. No i to na pewno bardzo pomogło w, w rozpoczęciu pracy właśnie w telewizji, przy rewiu terytorium, które żeśmy robili przez 6 lat, zrobiliśmy 6 sezonów, ale zrobiliśmy tego o 50 odcinków mniej niż mojego obecnego programu, czyli niż FOPy. A to o tym za chwilę. Między no tak. Bo... I ja w ogóle wiecie, że ten wywiad to, to nie będzie wywiad, to będzie monolog, który będzie tylko przerywany wtedy, kiedy mi się uda. Więc Jezu, nie, jeśli ktoś ja tęskni za moim ja głosem, to już możecie się z nim pożegnać, bo Hirkom w stadziu. Ale tak, właśnie no, to, to, no, jest... to się będę streszczał. Potem był jeszcze. Yy, tak, Aksel, absolutnie. Trzy 3 minuty. 3 minut. Dobrze. W którym żeśmy, żeśmy robili gazety komputer świat Gry i Play. Wszystko gra przez lat 12, od 2012 do 2012, pod kierownictwem m.in. Aleksa Łuchańskiego, Marcina Przasnyskiego. No tam wszyscy się przewinęli z starego gamingu. Kogo, kogo sobie zauważysz? Gulek, Koso. Yy, naprawdę. No to, Mielu. Każde nazwisko, które kojarzycie prawie z tych starych czasów, Rus, różkim pisał przez całe lata tam też do nas, to te osoby się jakoś tam przewinęły właśnie przez, przez Aksla. To było strasznie fajna przygoda. To też moje główne źródło utrzymania przez 12 lat, do momentu, kiedy prasa drukowana się zaczęła zwijać. Przyszedł rok 2012, kiedy w jednym roku skasowały się pisma growe w Akslu, a w grudniu zamknął się Hyper. No i to był taki moment, kiedy stwierdziłem, że, trzeba, że dostałem też propozycję tutaj też od naszych wspólnych kolegów, od Radka Zalewskiego, yy, który przyszedł CD. Radek był i Michał Gębicki, którzy wtedy rozkręcali CDP.pl, oni mi zaproponowali tę pracę przy, przy rozkręcaniu właśnie tego sklepu, trochę miałem być twarzą tego sklepu, popracowałem tam rok i tak się poskładało, że ponieważ ja już byłem wtedy bardzo mocno wkręcony w of Legend, Byłem bodaj pierwszym dziennikarzem, stąd się znamy, przecież jakby nie było tutaj właśnie jeszcze ten tak. moment, bo to, to, tak to się za, 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 zahaczam. W 2010 roku zaczęliśmy w Hyperze robić program eSport i jednym z pierwszych w ogóle wydarzeń, które żeśmy, które żeśmy coverowali było East Games United, organizowane przez niejakiego Mateusza Szukajta i Bartka Kusznerkę. That, that z tego miejsca bardzo po, pozdrawiamy. tutaj Tak, nie wiem, tak. czy Bartek wygląda I... muszę mu podesłać, no? no to najwyżej obejrzy później. Pozdrawiamy Cię, wartość bardzo serdecznie. To był moment, kiedy ja już grałem bardzo aktywnie w ligę i byłem takim, to, to wiele osób potwierdza, że byłem pierwszym dziennikarzem, który się tą ligą strasznie zajarał i nawet powiedziałem w 2010 roku, mam na to świadko, że to zobaczycie, to będzie kolejna wielka rzecz we sporcie. No i już tam właściwie dwa lata później to była największa rzecz we sporcie na świecie i to był też rok, kiedy był pierwszy AIM w Polsce. 2013 rok. Mówimy już teraz właśnie po tym, jak pracowałem ten pierwszy rok w CDP.pl. No i w lutym 2013 roku miałem niezwykłą możliwość poprowadzenia sceny League of Legends na rzeczonym AIM-ie pierwszym. Razem ze, do spóły z Marcinem Lelątkiem, Lelątko, który był wtedy takim człowiekiem od StarCrafta głównym. It's more, Też bardzo pozdrawiam. Bardzo taka ważna osoba w, na, na, na mapie polskiego StarCrafta i polskiego esportu no i tym razem tę scenę poprowadzili, on robił starcraftową, ja robiłem ligową, jeszcze do tego był Paul Chaloner, czyli redaj, który dał mi świetne cukierki na gardło, jak mi wysiadło gardło trzeciego dnia, bo się za dużo wydzierałem. No i to, było taki, to był też taki pocałunek bardzo mocny z rajotem, tam rajot był obecny bardzo mocno i w rajocie był też człowiek, który też się na mnie trochę wychował i on mnie do tego rajota ściągnął, znaczy zaproponował mi pracę, ja się tam zrekrutowałem, w tajemnicy oczywiście, no bo wiadomo. No i nagle się okazało, no, że... To się nie odmawia, chociaż w sumie, że no może, wyjeżdża. nie no, Nie no, stary, no, ja byłem wkręcony po uszy w Ligę Legend, prowadziłem właśnie AIM w Katowicach i dostaję ofertę pracy w Rajocie no to... No brainer. no niestety Churcze, ale niestety w tym razie nie udało. Wiesz co, teraz jak mi wpadło do głowy, czy ty się kiedyś nie zastanawiałeś, żeby... Czy, czy ty nie powinieneś był się wkręcić... W coś bardziej niż, niż pracowanie dla Rayoutu? Ja wiem, że to dziwne pytanie, ale w jaki może. W sposób? No, żebyś był drugim Carlosem i założył własny esport. To nie miało coś. absolutnie żadnego sensu i dalej nie ma sensu. i Nie, to wydaje, to, że to nie ma zakładanie sensu. zakładanie teamów esportowych. Oczywiście, co, ja mogłem zostać streamerem, to była jedna rzecz, którą mogłem zrobić, tylko nie mogłem, bo nie miałem internetu w domu dobrego. Tak? Tutaj, to, to miejsce, w którym teraz siedzę do 2017 roku, a dodam, że to prawie centrum Warszawy. Nie centrum, ale, ale blisko. Do 2017 roku miało 10-megabitowy ASL-owy po internet postawiony, więc tutaj mogłem sobie postreamować, wiesz, pooglądać streamy ewentualnie. To było maksimum, co mogłem zrobić. Masz pozdrowienia e... od Adriana. Pozdrawiam. Człowiek, który po części wychował moje gamingowe młode czasy, tak cię pozdrawia. O, to miło bardzo. To... Właśnie, przepraszam. Czy, <głos》>... czy zdarzy ci się, że chodzisz po ulicy i, i, <głos》>. i ludzie cię zaczepiają? Nie, już nie, bardzo rzadko. Ale zdarza kiedyś się się tak nie, no... nie? Ja to, ja to nazywam branie, że mam branie. Miałem brania wielokrotnie i cały czas się to jeszcze zdarza i to są w ogóle strasznie. Zwłaszcza teraz to są super przyjemne, przyjemne. Zawsze były, ale teraz są jeszcze przyjemniejsze, no, że ktoś pamięta w ogóle, tak? Bo to już pamiętaj, że to jest jednak pokolenie temu. i, ja i myślisz, gracze... że dwa pokolenia temu, nie? Tak naprawdę ci którzy... Nie, no w ogóle... Tak, no, w, 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 w rozumieniu takim, takim, ale ja jednocześnie trochę traktuję, że te... Pokolenie y, dzieciaków, które tam w 11 no, się y, zaraz tak, to te pokolenie tak, to te pokolenie dzieciaków, które y, zaczynało y, swoje przygody z graniem przy początku jakiegoś tak, się... już mają swoje, mogą mieć już swoje dzieci albo kończą studia, tak? Dzieci, które urodziły się, kiedy ja zacząłem robić chypera, teraz mają 18 lat. No, tak. Ta, dlatego, dlatego mi chodzi, że to drugie pokolenie tak naprawdę teraz już... W sumie masz rację, tak, oni już teraz mogą robić własne dzieci. Tak, ja jestem twoim A... pierwszym pokoleniem, ja jestem pierwszym pokoleniem <laughs> wychowanym na Tadziu. Tak, to, to się nazywa, myśmy to, myśmy to, znaleźli na to nazwę bardzo fajną, bo, bo jakby właśnie tych fanów Hypera nie da się zbić w jedną grupę wiekową. To są ludzie, którzy mają po 40, 50 lat, są ludzie, którzy mają tak. po 20, no to cięż, ciężej jest znaleźć młodszych, no, bo jednak ten program przestał już być emitowany od lat. Ale, ale tak jak mówię, to jest bardzo duży przesłuch, dlatego kiedyś ktoś do mnie podszedł właśnie ten i mówi, że on jest generacja Hypera. Ja mówię o stary. A faktycznie jest właśnie, żeś mi tak, właśnie tak, żeś mi dał nazwę na naszą, na, 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 na jakby określenie widzów, którzy, którzy oglądali Review Terytor. jest dokładnie generacja, pokolenie Hypera jest też generacja Hypera i, i, i to mi bardzo właśnie siadło. I ta generacja cały czas gdzieś się pojawia, ale tak jak mówię, to nie jest tak, że wiesz, ja nigdy nie byłem jakimś super supercelebrytą. To, 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 my z Radkiem Nałęczem, z którym robimy program, mamy nasze powiedzenie, że my jesteśmy nanocelebryci. Dosłownie no, nanocelebryci. Tak, nano, że... to... Myślę, że, nie obraź się, ale myślę, że jesteś takim trochę antycelebrytą tak naprawdę. Takim trochę Kubo Wojewódzkim, ale który nigdy nie chciał chwycić okazji, która pewnie się miała kilkukrotnie przez całe Twoje życie albo parę razy cię, myślę, że co mnie pojawiła. Dlaczego nie chciał chwycić okazji? 150 odcinków programu, który z uważam, że jest kreatywny. Nie, ja nie, nie, No właśnie, właśnie o to ryskiego. chodzi. Właśnie o to chodzi, że jakby masz za sobą niesamowity sukces, za jakby sukcesem, tak naprawdę, przez, przez całe swoje zawodowe życie. I tak naprawdę cały czas jest jesteś gdzieś bywało. w jakimś takim nukleusie polskiego game devu, czy gamingu, jakkolwiek to nie nazwać. Ale jednocześnie wiesz. Ja myślałem, że tak, tak mi się wydawało parę lat temu, albo jak się poznawaliśmy, że, 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 że wejdziesz na dużo bardziej celebrycki poziom, że będziesz no. dużo szybciej prezesem, że dużo, dużo szybciej będziesz, wiesz, wywiadów Szybawem, w jest, i tak dalej. Dlatego mi się wydaje, nie, mogę nie mieć racji absolutnie, ale wydaje mi się, że, że właśnie, e, tak jak pamiętam, Kuba Wojewódzki przy pierwszy gdzieś na swoich, e, swoich wywiadach. E, już nie pamiętam, kogo on miał wywiad gdzieś tam 20 par lat temu, i ktoś mu zadawał pytanie, no, dlaczego w ogóle masz prawo mianować się jakimś tam młodym celebrytą? tak? On powiedział, bo, bo chcę tak, bo, bo wiem, że je, dobrze to robię, że ludzie u mnie na się otwierają e, i, i wiem, że jest mi przeznaczony robić coś więcej. Jakby Miał w sobie taką niesamowitą e, siłę, wiarę w siebie i jednocześnie taki drive hmm. do robienia czegoś. Absolutnie poza skalą i poza oczekiwaniami innych wokół siebie. I... Nie jestem takim człowiekiem. Ja, wie, ja... Takim się po prostu... wiem, Wiem. jakaś część mnie y... chciała więcej Tadzia, o tak bym tak, tak to nazwał. Znaczy ja jestem już mocno zmęczony tym, że mnie znają ludzie, szczerze. To jest to, to, to na dłuższą metę nie jakby... Znaczy ja już nie, nie, nie cierpię z, z tego jakiejś takiej. M, m, nie, nie, nie wiem, czy to jest radość satysfakcja, ale to jakby w ogóle celebryctwo mnie nie jara i nigdy mnie nie jarało. Nie, 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 nie mam jakiejś strasznej potrzeby dzielenia się z wszystkimi, nie wiem, szczegółami mojego życia, z, z ludźmi. Znaczy, wiesz, no, jakby to większość ludzi tak ma. Tak? Ustalmy no, sobie. W takim razie... W, większość ludzi jest... W, podejrzewam, że dlatego, wiesz, jak, jak większość ludzi nie zostałem celebrytą. No. Tak, i jakby, wiesz, no, ale ty miałeś jakby... Jestem znany, ja jestem znany w naszej branży i Ta. w naszej branży coś mi się udało na pewno osiągnąć. Mówię naszej, naszej polskiej, bo na przykład zachodniej nie, nie jestem znany, mimo że jestem często dłużej w tej branży od bardzo wielu osób, które są znane. No, ale to jakby też jest su. To Polska, a nie Ameryka. No, jakbyś no był hmm. na... W podobnym poziomie, podobne rzeczy robił w Stanach już dawno byłbyś no, w jakimś innym no pewnie, pewnie miejscu. Pewnie tak. To, no, zwłaszcza 150. Znaczy ja mam, mam ukrywam troszeczkę taki smutek, że, że, że Fopa, która jest naprawdę świetnym pod każdym względem świetnym programem. Znaczy, mamy fajnych gości, jest to super realizowane przez bardzo profesjonalny team w bardzo profesjonalnym studiu. I, i, i mam, mam, mam taki smutek wewnętrzny, że nie jest content, który, którego. Ludzie szukają, których ludzi interesuje poza grupą, która jest zainteresowana. Wiem, że ta grupa jest i to jest całkiem. To mamy fanów, znaczy, ale wiesz Ale to też nie jest no, wieś. No, nie, nie, nie jest to podcast na setki tysięcy widzów. Tak? Nie chciałbym jak się niektóre. podśmiewać z niektórych, ale wiesz, niektórzy twierdzą, że w Polsce jest 14 milionów ludzi, graczy. Więc mm. jak to wychodzi, że 14 milionów graczy w Polsce jest i oni masowo nie oglądają FOPy? jak to się dzieje? Wytłumacz nam, że jesteś ekspertem i tak dalej. Nie, może po prostu to, to, to jest moje przekonanie, że robimy do, do dobry program, on wcale nie jest. Może tak jest. A może po prostu wszyscy trochę żyjemy od paru ładnych lat, bo ja ogólnie jestem optymistą, ale jeśli chodzi o takie postrzeganie naszego rynku. Ja już nie. Zaraz do tego przejdziemy spokojnie. Daj, daj chwilę. Mhm. Pomimo optymizmu, takiego ogólnego wrodzonego, wydaje mi się, że. Od paru lat powtarzam wszystkim, że nie słuchajcie, nie jest tak ekstra. W Polsce nie ma 14 milionów graczy. Esport nie jest aż tak olbrzymim zjawiskiem, jak się wszystkim wydaje, tam wcale nie ma pieniędzy e i, i branża gier no, no jest trudna, ale jednocześnie e i mamy Wiedźmina, i nagli, no i, i tak dalej i tak dalej. Super sukcesy, milion sprzedanych kopii, ale tak naprawdę jesteśmy tylko jakimś tam fragmentem, dobrze robimy jesteśmy super rynkiem eksportowym produktów growych, ale jednocześnie... Ale nie jesteśmy jakoś super rozpoznawani z tego powodu na świecie. I to jest tak, jakby mieli, też... żyjemy wszyscy w tej bańce, że jesteśmy tacy ekstra, wystarczy pojechać na jeden czy dwa eventy za granicą i, i już ludzie z Hiszpanii to traktują nas jak naprawdę no, barbarzyńców na białych niedźwiedziach. I dziwi się, że w ogóle mamy komputery. tak? I, i myślę, że no, Polska, po prostu jestem, jesteśmy tylko i wyłącznie w Polsce i no, no to, i to jest to chyba przebić tak jest, to, jest ciężko przebić pewien, pewien szklany sufit no pytanie kiedy FOPA International no nie nie, nie się. mieliśmy w planach nawet zaprosić gości, ale tłumaczenie to są bardzo duże koszty i po prostu w budżecie programu nam się to nie spina także tłumaczenie a... No nie, no podpisy to no musi no. nagrać lektora, aby to być podpisy, no to, to, to nie jest. Wiesz, to jest tak jak z game devem, że ludziom się wydaje, że game dev jest to tam, nie wiem, zrobienie szklanki, wstawienie na scenę. Wczoraj Kurde, gadają się no na partner, ja ci zrobienie tam, skinów z... Z... Zrobienie skinów do broni, tak? I skiny nie weszły ta, do, ta, ta. do tego. I ktoś tam mówi, ale przecież to jest takie proste wrzucenie skinów do broni. A co żeśmy powiedzieli, no nie, jest zrobienie skinów do broni. To nie jest tylko zrobienie skinu do broni. To jest wrzucenie na każdą brońkę tego skina, testowanie go, podpięcie w sklepie. W sklepie masz, jak jesteś na niedoczasie, to masz wybór, czy podepniesz, nie wiem, w sklepie y, rozwój broni, tak, albo postaci, albo skin. Jak taki wybór to chyba jest proste, że wolisz rozwinąć rozwój, rozwój broni, tak, i progres postaci, a nie, a nie kosmetyki. Więc y, to tak samo jest właśnie... sprowadza życie i jego rzeczywistość do y, gameplayu. To mm -hmm. Niesamowite. Staram, staram się od lat tak do tego poziomu życie, dotrzeć, ale, ale tak. Właśnie jest I jesteś człowiekiem gameplayem, jakby. Od grania tak? Od takiego grania, grania, nie? To jakby... hmm. tutaj Michał Azarewicz się ma, rzuca, że, że, że właśnie propaganda sukcesu polskiego ogamidewy no. to jeden z największych raków w branży. Tak? Nie, to bo... nie jest rak. Nie, to nie jest rak. Się, Michał, nie, Mi Michał zawsze tam, wiesz. To... Mocno, Michał, tak. Mocno Michał jest mocno rakuje. Jest, jest, no. jest mocno, mocno zopiniowany. Ja lubię jego opinie czytać. No, nie zawsze się z nimi zgadzam. Tutaj się nie zgadzam. Bo uważam, że bez tej propagandy sukcesu, to też nigdzie nie dotrzemy. Tylko chodzi o to, żeby jak to było, żeby te plusy nie, nie przesłoniły na minusów. Tak, ta, ta, zdecydowanie, zdecydowanie. Polska branża jest moim zdaniem cały czas jedną z najmocniejszych na, na świecie. Mamy gigantyczny potencjał produkcyjny, mamy niskie koszty produkcji cały czas dużo niższe niż na Zachodzie. Więc to jest jakby ten, tylko że. No, przez te ostatnie lata troszkę się ta branża też pozmieniała na różne sposoby w, lep, w dobre, w złe weszły te wszystkie kwestie finansowe się pojawiły, tak? Finansowanie z Giełdy, New Connecty. To z jednej strony umożliwiło, umożliwiło wielu bardzo ludziom, Stworzenie jest fantastycznych gier i mamy mnóstwo takich przykładów łącznie z symulatorami, które ja osobiście kocham, tak? Ja jestem wielkim fanem symulatorów, niezwykle relaksujące gry. I strasznie żałuję, że Power Wash Simulator nie powstał w Polsce w ogóle, tak? Jedna z moich ulubionych gier tego rodzaju. Zen w formie gry absolutnie. Siedzisz i kule wiesz, wodą. No, dwie godziny niż... i, wiesz, tak jak i wszystkie renowatory, prostu... tak? Renowatory, tak, to nie są złe gry, no i to są gry, które powstały właśnie za pieniądze po prostu inwestorów. Męską rozrywkę, tak? No, jak, jak sam <grym> siedzisz i sprzątasz, w sensie jak facet odkurza sobie, to słuchaj ja się, zawsze no. powtarzałem, ja zawsze powtarzałem, to jest to, czego to coś, co mnie, nas różni chyba też z, z dziewczynami. Faceci są zorientowani na błyskawiczny wynik, tak? My lubimy Instant gratification. I dlatego ja zawsze lubiłem zmywać, i zawsze lubiłem odkurzać na przykład. Tak? Ale nie lubię robić prania czy gotować, bo tutaj nie mam mi tam gratification. Tak? Tutaj mam to wszystko rozciągnięte w takim czasie, że tracę jakby ten, ten cel. A ja lubię. Przetrę i jest, jest czysto, więc dlatego mnie też te power takie rają, żeby było brudno, jest czysto. Teraz. Dobrze, wracając do, do raków. Wszystkie jest ładne. Wracając do raków, co jest dzisiaj rakiem naszym, growym, game devowym? Co, co jeszcze? Bo parę tych raków było różnych. I co jest dzisiaj, twoim zdaniem? Bo tego, tego akurat pytanie nie ten Wiesz co, to jest, ja nie, nie, znowu, nie jestem w stanie powiedzieć, czy na przykład kwestie inwestowania, giełdy inwestującej w gry, to jest jednoznacznie rak, czy, czy nie rak. Bo tak jak mówię, no są z tego złe historie i bez liku jest takich opowieści, gdzie tam zostali ludzie przekręceni, inwestorzy przekręceni, ktoś zrobił rak pula, nie rak pula i wiesz, cuda na kiju. No ale mówię, no z drugiej strony jest też ta strona, która daje nam te, 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 tym małym studiom możliwość rozwinięcia się i wydania gier. I, i, I wiesz, no powiedz takiemu, nie wiem, Drago Entertainment, które robiło przez lata bardzo nieudanego MMOsa i wtopiło w nim masę kasy, ale to był ich projekt marzeń, a potem zrobili, oni zrobili zdaje się, że tego Gas Station, e, Gas Station Simulator. Stary, ja bym chciał zrobić gas Stations, Ja, ja to, też staram się to mówić i, i, i studentom na WSF-ie, z nimi rozmawiam, i też moim znajomym, młodszym deweloperom. Ja, ja wiem, że oni wszyscy chcą zrobić swoją marzoną grę i chcą, żeby ta była na piękna i ten, ale gdzieś mi się wydaje, że równie słuszną drogą jest zrobienie najpierw czegoś, co, co jest może mało ambitne, ale, ale, ale da pieniądze na, na, wiesz, na operację po prostu tak. Nie, oni chcą od razu zrobić swoją drugą albo trzecią grę, tak naprawdę. Oni chcą od razu jest... zrobić drugą albo trzecią grę, tak, naprawdę. No dobrze, czyli, czyli nie masz jakby raka. Nie jestem w stanie, znaczy dobra, jest na pewno, rakiem są, o dobra, mam, mam, ale to nie wynika z game devu, to wynika niestety z Polski, czyli regulacji na rynku pracy. Uważam, że to, że polski direkt jest tak uregulowany, jaki jest, że działamy na umowach o zlecenie, czy B2B, jakimś, wiesz, samozatrudnieniu, to jest wszystko, to jest rakowisko. Okay. E, nie są chronieni, więc bardzo często zdarzają się sytuacje, w których szefowie to wykorzystują i robią co chcą. Powiem więcej. Jakby... Generalnie znam dużo polskich firm, w których rakiem jest szef. I... To ja. No, my, no my, właśnie, my. nie jesteś takim Januszem, jak wiesz. No, no... Chciałbym, chciałbym, chciałbym być w końcu tym złym Januszem kiedyś się stać, mieć hajsiwo i mówić, e, słabo mi tu pracują. Kiedyś... No, do a do tego do swojego ja nie, ja poziomu. Niech się od Nie Nie, no wiesz, ale są tacy stary, ludzie. Są no ludzie, którzy, którzy pamiętają swoimi pracownikami, ich nie szanują i te historie tam, wiesz, że one nie są publicznie wyciągane. One bardziej chodzą po, 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 po kulisach. Ale niestety, znaczy wiesz, to, to się wzięło z tego, że ten game deck się tak porozwijał, że pojawili się bardzo często przypadkowi ludzie. No, no, jak, są historie gości, użyje, którzy robili, nie, nie wiem, wiem, że. Pracowali w warsztacie, w tym w sklepie sprzedającym, znaczy w sklepie, w fabryce sprzedającej miecho, na przykład, tak? I potem dorobili się i rządy sobie założą firmę. I potem przekładają polski stosunek pracy i stosunek do pracownika na, 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 na Game Devy. No może trochę to zdecydowanie. fajnie by było jakby Polski Game Dev edukował w perspektywie w szacunku do pracy człowieka ludzi z innych branż, no ale to rozumiem, że też długotrwały proces. A jednocześnie trochę dodam, że jeśli chodzi o, bo tak umowy śmieciowe, tak, ale jednocześnie ostatnio od paru osób, no już jakby Mających ze sobą kilkanaście lat w pracy w branży, że problem jest na przykład umowa o pracę, w której masz 3 miesięcy wypowiedzenia i jak się, no. jak się nie zgodzi twój szef, no to tam przejść, no to nie przejdziesz, tak? No bo jakby musisz się zgodzić na to, żebyś, żebyś wcześniej gdzieś tam odszedł. Nie? I mam, znam ze dwie ostatnie dosłownie historie ludzi, którzy musi się z tym troszeczkę przewalczyć, tak? Bo. bo Ale bo wiesz, uznawa... konkurencji jest bardzo ciasto zapisywany w. W umowach o pracę. Tak, no wydaje mi się, że jednak umowa o pracę jest dużo bardziej uczciwa na końcu, niż to, co jest, niż te wszystkie właśnie konstrukcje dziwne, na których stoimy. Tak? No okej, okay, dobrze, to jest jakby ciekawy argument, bo faktycznie dawno już tego nie słyszałem, no bo jakby mieliśmy te kilka okresów po kolei, tak? Bo, bo giełda, bo tam, prawda, crunch. Okay, swoją no w, tej drodzą... branży, w tej branży mało kto zatrudnia na umowę o pracę. Zatrudnia zwykle, jeżeli ma. Pieniądze unijne i ma wymagania odgórnie narzucone, że musi za te pieniądze kogoś zatrudnić na, na umowę o pracę. A większość próbuje minimalizować koszty. No. W dosyć oczywisty sposób. Więc tak, jakbym miał wymienić tego raka, to, 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 to stosunek pracy, w brak okay. związków zawodowych, mimo wszystko też uważam, że to jest zupełnie w Polsce przecież nie rozwinięte i jakby znowu wiesz, na ci pracownicy nie mają. Wiesz, super, byś posował na szefa związku tego. Nie, nie pasowałoby, Absolut, absolutnie nie pasował. Bo, bo ja nie mam w ogóle takich inklinacji. Ja, ja, ja jestem kreatywem creative, kre, i to, to mnie przede wszystkim gerało. Najbardziej, co mnie jerało teraz, jak żeśmy pracowali przy Slawiku, przy którym niestety już od pół roku nie robię, to było siedzenie na kolach. Ja lubię siedzieć na kolach z ludźmi i z nimi rozmawiać o tym, co oni robią, i feedbackować to, wymyślać, rozwiązywać, wiesz, problemy, dawać właśnie... jakiś mój input. To jest fajna rzecz. Czym Zanim, bo w sumie nawet nie skończyłeś historii siebie, swojego, no ale tak bym, możemy tak, zrobić... Tak, no właśnie, Over, Over, 2013. Gier, nie, to nie wracajmy, wrócimy no, do możemy, tego możemy na, na sam koniec. No. Nie, wrócimy do tego na sam koniec. Co, z, co, co ze Slavik Punkiem? Powiedz mi, co się, co się dzieje się? Slavik Punk wychodzi niedługo, mam nadzieję. Nie wiem dokładnie, dlatego że no jakby nie jestem już w teamie od pół roku i też nie mogę mówić za nich, jaki jak jest, jak jest plan. Bo nie wiem, autentycznie. Na razie pokazali trailerek, który mi się bardzo spodobał. Nie brałem już udziału przy pracach nad trailerem. Bardzo mi się podobało, że zażarł na IGN i że zebrał na 350 tysięcy odsłon. To jest moim zdaniem duże osiągnięcie. I widziałem też, jakby, sentyment widzów, tak? bo ja lubię sobie. Wejść w komentarze pod takimi rzeczami i popatrzeć, jaki jest właśnie ten ogólny, ogólny nastrój odbiorców. I, i, I to trafiło chyba. Także mam nadzieję, że, że gra się uda i że, że, że się sprzeda. A co to co, myślisz co, 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 co w perspektywie showgunersów? Bo, bo, bo dużo w nią włożyłem. Proszę? A co? co, co jak, jak to widzisz w perspektywie showgenersów, Bo to, to chyba trochę będzie. Shoguners? No, właśnie. Co to jest Shoguners? no widzisz, no. no tak pro... Nie. A tak, nie, tak, ale to tak, jest zupełnie tak, inny rodzaj gry przecież. Mówisz ja o tym dawienie. Ale nie jakby nazwę. no feeling jest, wiesz, no jeden jest tak zupełnie top ale Jedno jest taktykiem, a drugie nie jest taktykiem. Jedno jest strzelaniną ak akcji z elementami stealth, a drugie jest y, turniejem jakimś, tak? Znowu turowym. No. Jedno jest UFO, drugie jest. Y, y, nie chcę mówić ascentem, bo to nie jest ascent, mimo że to często było porównywane do ascenta, to gdzieś tam oczywiście z ascenta żeśmy brali jakieś inspiracje przede wszystkim w wizualce. Znaczy inaczej, nawet nie w wizualce, w sposobie prezentowania wertykalności była nasza główna inspiracja, Tak, że patrzyliśmy jak oni zrobili wertykalność u siebie, jak pokazali właśnie to, że jest przestrzeń gdzieś tam dół i to chcieliśmy od nich kopiować. Mi się, mi się osobiście ascent na przykład nie podobał. Zupełnie mnie nie, nie zainteresował, nie chciało mi się w niego grać, nie podobała mi się strasznie główna postać. Poza tym nie do końca uważam, że to jest gra cyberpunkowa, może się tak o tym mówi. To jest no dla może mnie tak cyberpunk. To, to, to jest hard science fiction. Nie, cyberpunk jest u nas, a tam jest hard science fiction z obcymi, z jakąś burzą bazą kosmiczną w ogóle. No to nie jest dla mnie cyberpunk tak do końca. Podobnie jak i zresztą nie do końca cyberpunkiem jest dla mnie Altered Carbon, ale to jest moje osobiste odczucie. Myśmy się starali zrobić Slawika dużo bardziej takim klimacie. Słowika, le... to już kiedyś Sybir Panka, ale już teraz Słowika. Kiedyś... No nie, no została zmieniona nazwa, kiedy Kacawstwo najechało nam sąsiada. No. Krótko mówiąc. E... Ale Mieliśmy z komentarz... tym bardzo poważny zgryz w ogóle, tak, I, i, i... ale nie żałuję, bo to, ten, ten pivot, który żeśmy zrobili, uważam, że był słuszny i nie chciałbym też, żebyśmy my robili grę o Rosji z Rosjanami, z rosyjskim językiem, e... polskimi rękoma w Polsce. Story, no, widzisz, tak. jakby message tam dalej gdzieś to jeszcze nie, nie wiesz. No, 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 nie dotrał, bo akurat na YouTubie Mrs. Smith może co, że jest jak ogromny fan prozy Głukowskiego, nie mogę się doczekać Sybir Punk, nie? więc jakby ten message jeszcze tak nie, nie, nie siadł do końca, że to już nie Sybir Punk. ale jakby hmm. no jednocześnie rozumiem, że, że nawiązanie. Czyli te wiesz, te co, tak autora, naprawdę to, to w Polsce książki. żeśmy zapowiedzieli to jako Sybir Punk, a, a, a na świecie tak, czyli właśnie ta, ta, ta ten, 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 znaczy to już nie my, to oni na Ten światowy był już zrobiony pod nowym tytułem, czyli Slavic Pan Old Timer. Dobry piwot. Mi się to podoba, podobno mi się to no tutaj I tak co? jak mówię, no strasznie dużo w nią włożyłem, tam jest, no jest tam dużo mnie, więc mam. Nadzieję, jak jak że... właśnie? Jak się było prezesem? Bo byłeś prezesem? Nie, ja byłem creative dyrektorem creative'em. Jak było? Bo chyba takiej stricte powiedzieć. pozycji chyba wcześniej nie miałeś, bo robisz różne rzeczy. W różnych dużych firmach. E, top no, klasyczne, klasyczne rozpoznanie bojem. E, wielkie wyzwanie. Niesamowita nauka. E, pierwszy raz rzeczywiście jakby miałem pod sobą team, którym kierowałem. Starzało mi się wgrać, mieć team pod sobą, którym kierowałem, ale to jest co, co innego, mówmy się. E, feedback, jaki dostaję teraz, po, przepraszam bardzo, po jakimś czasie, jest w miarę dla mnie pozytywny. Znaczy, nie, nie, wydaje mi się, że ludzie lubili ze mną pracować, i że, i że byłem w porządku gościem bo po prostu w stosunku do nich, tak, w porządku szefem. No dobra, Bardzo starałem Ale już nie jesteś? Bo w sumie... e, ze względu na sytuację prywatną przede wszystkim. To był kluczowy, jakby m, kluczową sprawą było to, że moja życiowa partnerka dostała pracę w Berlinie. Zresztą w Rajocie. Szczerze, pozdrawiamy, pozdrawiamy. I z każdym z kolem, każdym który ona robiła w sprawie rekrutacji, ja wiedziałem coraz bardziej, że zostało nam trzy miesiące wspólnego życia. tak? A wcześniej żeśmy mieszkali ze sobą trzy lata tutaj. Mieszkaliśmy przez całą pandemię, żeśmy w ogóle tutaj wiesz, siedzieli ramię w ramię. E, tu jeszcze zostały po niej, że został monitor. Gdzie teraz mam stoisko do, do malowania aerografii. Jestem zapalony, nie wiem, czy widać, ale. Laleczki z Widzę, widać, A. widać. Ludziczki. Laleczki, laleczki. Laleczki, to Kuba Kowalski zawsze o tym mówi. Laleczki. Znowu malujesz te swoje laleczki, zabawki. No więc... Nie z każdym, Słuchaj, z każdym kolem, który, który ona, ona robiła, mi się pogłębiała depra. Po prostu. Mhm taki wiesz, wyrok odroszczony w czasie no i, i to tak dojechało, że w pewnym momencie już nie byłem w stanie wstawać z łóżka po prostu przez pół dnia na przykład wiesz, leżałem po prostu trupem depresja klasyczna, no. dostałem na to leki obecnie już leków nie biorę, ale postawiłem mi one po jakimś czasie na nogi zrobiłem sobie na razie przedłużone rację, bo oprócz polsatu mnie, nie, nie mam w tym momencie żadnego stałego zajęcia a Polsat jest taką, to jest, to, to, to nigdy nie powiesz, wiesz, to bardzo wielu ludzi mnie jako dziennikarza, a, a, a Polsat to jest tak naprawdę jakby druga noga absolutnie, tak? W sensie to nie była podstawa mojego, mojego utrzymania, więc no teraz jest taka sytuacja, że zobaczymy, co będzie. Nigdy w życiu nie miałem tak, że nie będę wiedział, co się ze mną będzie działo za, za miesiąc, za dwa. Mam tak dłuższego czasu. Zobaczymy. Nie chciałeś do Berlina się przeprowadzić? To ja mam tutaj zobowiązania pewne, więc to nie jest takie proste. Poza tym wiesz co, no całą moją karierę ja budowałem w Polsce i jest ciężko mi troszkę, ja już miałem w życiu taki moment, że znowu zostałem postawiony w roli juniora. Rozbawiło mnie to swoją drogą dosyć. Ja mam 47 lat, mi się już nie chce zaczynać od nowa czegoś, wiesz? Już troszkę zmęczony tym jestem. Nie mam już jestem sobie takiej sane, energii, żeby, 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 żeby wiesz. Się rzucać. 10 lat temu, jak wyjeżdżałem do, do, do Dublina, to było tak. Do Riota, To było easy. No i 10 lat później już nie jest easy. To czego teraz chcesz? Jeżdżę tam bardzo często. Cze, cze, czego teraz chce Tadziu odrzucić? Tadziu za pół roku. Pokoju bym chciał. Stabilizacji nas, finansowej. Tego bym chciał. Własna działalność. Zero stabilności, zero ja emerytury. Ziądź. Mam nadzieję, że trafi się jeszcze jakiś projekt, przy którym będę mógł pracować. Zobaczymy, nie wiem. Nie masz przyczucia, że to na pewno się stanie. Dlaczego? Jakby wiem, że jesteś nerdem, tak? Ja wiem, że jesteś też trochę jakby wszyscy w środku y, smutnym chłopakiem, który nie wierzy do końca w siebie, tak? Bo... bo się, kurwa, możemy się chyba przyznać wszyscy to może samą, chyba tak? odpowiedziałeś na pytanie. Yy, może z tego to się bierze. Tak, ale jakby wiesz, w końcu trzeba gdzieś tam to przebić, tak? W prostu mi się wydaje, że chyba zawsze o tym gadamy, jak się widzimy. Yy, ale, ale parę razy jak rozmawialiśmy, mówiłem ci... Będzie, będzie streamował, będzie fajnie, jeszcze będzie, jeszcze będziesz gry robił. Streamowanie też było i streamowanie absolutnie nie, nie zażarło, więc wiesz no, bo jest stary na ja no. przez bo trzy lata. Stary, no. Po trzech latach stwierdziłem, że to trochę zmierza do nikon. Jeszcze do tego to mi zabierało jednak całe wieczory. A, Gdybyś zaczął 4 lata wcześniej, no to, ale to nie ma co. Nie, nie ma co do tego wracać. którzy zaczęli razem ze mną i są więksi, no. nie szukając daleko, pozdrawiamy Borysa. Się, no. E, nie, no tak, no. no co, w, no w stary. no, się, no to, to nie za który no. duży influencer się pociągnął na plecach? No, to znowu e? widzisz, no, nie mam takich opcji, żeby, żeby no się pociągnąć na, na czyjeś pleca. Pozwól dla Borysa, ale Borys, zapytany przeze mnie. Jest to Borys. Po no to... to Borys ciągnie. No tak, ale jednocześnie no, zadałem pytanie nie, w zeszłym roku na Digitalach, tak? Jak to zrobić, żeby mieć dobry podcast i jakby urosnąć z nim? No. Trzeba mieć <laughs> znajomego YouTubera, influencera, który da ci zasięg, i to tyle, tak? That's it, tak? Bo realnie wszystkie podcasty gamingowe czy growe, czy większość z nich, tych topowych w Polsce, one no, wszystkie są na stosunkowo wysokim poziomie. A realnie niewiele z nich ma naprawdę duże zasięgi. Tak więc, jakby już no. powiedziałem, to, że, 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 że i bory z rokiem też przez. Przez, przez no ile? Dobre, dobre dwa lata się tam y, też no. wychodzili zasięgowo, tak? Na nie, takie no, szerokie szybko, wody. Szybko, nie? Bardzo szybko wyszli. Ja wiem, szybko że ten initial, tak? Być. Ale taki, że mieć paid partnership, no to jakby też zabrało troszeczkę czasu. Więc jakby... No nie, w każdym razie tak mówię. No, moja kariera streamerska jakoś się nie rozwinęła w nic konkretnego. Trochę na tym zarobiłem. Na pewno zbudowałem super fajne community, to jest przekochany, który uwielbiam i jak jeszcze czasem odpalam streamy, to przychodzą i. I to są naprawdę przecudowni ludzie. Utrzymuję z nimi w ogóle kontakt też prywatnie, przynajmniej z częścią. Yy... Także jakby no, to, to nie był stracony okres w życiu, to absolutnie tak, ale jakby nie, nie, nie rozwinął on mojego streamer. No dobra, no to co, chciałbyś być dalej, wrócić do miejsca, w którym byłeś, perspektywicznego, nie wiem, stabilnego. Startem, to jest mój problem w życiu. Ja, ja, ja się pogubiłem całkowicie w tym momencie. Ja nie wiem, co ja chcę. Słuchajcie, szczerze, tak, dokładnie te same zdanie Tadziu mi cytuje, tak raz na trzy lata mniej więcej. Da. Niepraw, nie opowiadaj, stary, nigdy w życiu nie miałem, nigdy w życiu, powiem ja, okay. nigdy w nie. życiu. Nie ja wiem, że teraz sytuacji, jest najgorzej, o tak. Nie wiedział, nie najgorzej, to nie, nie to najgorzej to by, bywały gorsze momenty w moim życiu, ale to na pewno nie jest dobry moment. I, i mówię ci, no, nie wiem, co się stanie za miesiąc, nie wiem, co się stanie za dwa miesiące, nie wiem, co będzie za trzy miesiące. Iż weiss nie Okej, okay. ale masz drive, że chciałbyś. Jeszcze masz to w sobie, tak? Tego małego, smutnego, smutnego nerda, tak. który, który, który chce jeszcze. Aksimu... Bo, jakby, bo, bo wiesz, bo wszyscy mamy w sobie smutnego o, chłopca, chłopca, nie? Ale jednocześnie. Tak. Jednym, no, z tematów, które, jednym z tematów, które żeś zarzucił tutaj, jak, jak też jest on w, w opisie streama programu, jest kwestia wypalenia. Ja nie jestem wypalony w Game ja jestem wypalony w pisaniu. W dziennikarstwie się wypaliłem po 16 latach. Czułem, że jest, że już mam. że żygam, absolutnie. No to to stukanie, rozumiem? To, to mówi mój, mnie, że były nie w tego trzymanie oczekuję. Nie? No. Mówi, zawsze mówił stukanie w kamyczki, tak zwane, tak jak w pisaniu na klawiaturze. Ja namiętnie stukałem w te kamyczki przez 16 lat i byłem dosyć w tym sprawny też, wiesz, 200 APM-ów, nie? To jest już dużo. Yy, bo sobie zliczyłem, kiedyś ile jestem w stanie tam wystukać w ciągu minuty. I mówię, no to, 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 mnie, to mnie wypaliło, tak? W sensie już doszedłem do takiego momentu, że już mi się nie chciało po prostu pisać o grach. Dalej mi się nie chce. Proponują mi tam czasem jeszcze, żebym gdzieś coś napisał. Zrezygnowałem z pisania do PSX Extreme, bo, bo też mnie to męczyło i jak ta, ta konieczność comiesięcznego napisania felietonu jawiła mi się jako obciążenie, a nie jako coś, wiesz, przyjemnego. Natomiast absolutnie nie czuję się wypalony w Game ale, nie, ale nie, nie wiem, gdzie jest dla mnie miejsce w tym Game -dabie. Ja mam ten problem, że ja mam bardzo dużo doświadczenia, o którym żeśmy nie powiedzieli w końcu do końca, bo żeśmy nie przeszli przez cały ten... Odsyń troszkę to... mikrofon, bo strasznie słychać ten... Od, od Sopanko, od, od Sopanko moje. Przepraszam. Sopanko. Przepraszam, Spoko. ale taki nos. Ta. Yy... To no więc... może wróćmy do tej historii, wróćmy do tego, bo tak, to jest trochę moment, ten 2013 też jakby przekształcający ciebie. Z... Rajot się skończył w pół. Nie, 2012 to był ten moment, w którym się tak naprawdę to wszystko pozmieniało głównie, bo w 2012 zacząłem pracę. Od... Pierwszy raz w życiu zacząłem pracę od 9 rano, wiesz, że jechałem na 9 rano i wychodziłem o 17 z pracy. I miałem weekendy. Pierwszy raz w życiu miałem weekendy od, od czasów, kiedy chodziłem do szkoły. Nie? Nagle się pojawiło w ogóle, wiesz. No, no, nowy, nowy, nowy paradygmat, że tak powiem, życia. Eee, w rajocie się nie udało i powiem Ci szczerze, to jest jeden z moich większych bólów dupy, bo nigdy się nie dowiedziałem czego. Czy nie przedłużono ze mną okresu próbnego? Mam mocne podejrzenia, że to była kwestia imby przede wszystkim, no bo do teraz mi się to odbija jeszcze czkawką i do teraz wraca temat FX imby. Który, żeby jeżeli ktokolwiek wie, słyszał, albo nie wie, nie słyszał, to od razu wytłumaczę, był to pierwszy polski patoslimer, a przynajmniej jeden z pierwszych w tych latach, właśnie 2013, 2013 on miał po 2000, 2500 widzów, więc był olbrzymi, był zawodnik zespołu sportowego. No i był to straszny szkodnik, tak? Znaczy on był wszystkim tym, co, co, co nam mówiono, że to nie jest dobre, tak? Szczuł na innych streamerów, grał na cudzych kontach, był toksyczny do granic możliwości. On był takim polskim Ocelotem. I on chyba troszeczkę chciał być polskim Ocelotem, tak? To właśnie na nim się chyba najbardziej wzorował. I myśmy go banowali na moją prośbę, nie moimi rękoma, w związku z czym on napuścił swoich widzów na żonę, technika, który go zabanował, która musiała swojego facebooka zablokować, żeby, żeby przeżyć, jakby wiesz, najazd dziczy. A ja na następne 10 lat, czyli do teraz, słyszę uwolnić Fiximbler no, cały czas, mimo że no, sam, się, sam się zniewolił. Tak? Grał na, na cudzym koncie na, na streamie, więc jawnie łamał ten termin z gry. E ja, myśmy próbowali, znaczy ja próbowałem do niego dotrzeć, jakby tak, wiesz, na, na, na takim ludzkim poziomie z nim gadałem tam już na Skype'ie wtedy. On tę rozmowę na, na Skype'ie wrzucił później swoim community. Także to była beznadziejna sprawa. Wydaje mi się, że na końcu ona bardzo mocno to zważyła na tym, jak community na mnie, jak, jak ta część community przynajmniej na mnie zareagowała i w jaki sposób tam, wiesz, no pewnie szły mailiki. Tego, znaczy wiem, że szły, bo wiem, że na mnie były skargi o tym się dowiedziałem. No i tak się zdarzyło, że że w październiku mi poinkowali z dnia na dzień, w ogóle w środę o 15. Następnego dnia zabrałem rzeczy i wróciłem do Polski. Chyba w miesiąc później, żeśmy zebrali z Irlandii i wróciliśmy do Polski, gdzie akurat już czekała na mnie praca w Redzie, Po pierwszą rzeczą, jak tylko poinformowałem, że wracam do Polski, to odezwał się do mnie mój serdeczny przyjaciel z Reda, który tam jest od bardzo dawna i jest bardzo ważną osobą, powiedział: Mamy dla ciebie pracę przy Mobie, którą robimy tutaj w, w Redzie. Którą zresztą im swojego czasu, wcześniej, jeszcze jak pracowałem w CDP, w jakiś sposób tam konsultowałem, bo oni do mnie podbili tam właśnie, tam właśnie ten kolega razem z Adamem Badowskim do mnie podbili z pytaniem, że, że jak wiedzieli, że ja jestem od Ligi legendy, że się znam na Mobile, więc mnie poprosili, żebym tam to jakoś tam ocenił, czy to w ogóle ma ręce i nogi. No i ten projekt istniał, istniał, istniał i właśnie ruszył jakby w 2013 przełom 2013-14 i do tego mnie mi to. Pracowałem tam przez rok. Po premierze niestety się, się tam rozstali. Premiera się nie udała, więc podejrzewam, że to też musiało troszkę też zaważyć. A to był strasznie fajny okres, bo to, był, bo to było moje pierwsze liźnięci takiego prawdziwego game devu, Pierwsza praca w takiej stricte devowej firmie. Wtedy no, projekt to też wiesz, no, fajne, fajne miejsce poznałem tam masę ludzi z którymi też dalej utrzymuję kontakty i których ubóstwiam, bo to był naprawdę CD Projekt przed Wiedźminowy. Nawet mimo tego, że oni tam oczywiście planczowali mocno, to było tak fajne miejsce, bo tam byli tak fajni ludzie. Na pewno tam były jakieś jazdy, których ja nie słyszałem, albo może, nie wiem, zapomniałem, ale, ale generalnie strasznie było to fajne towarzystwo ludzi robiących bardzo fajną grę. No i myśmy robili tam z boczku z troszeczkę innymi rękoma dużo mniejszy tytuł. Ja jestem zadowolony w ogóle z tego Paklar, clarea On jak wyszedł, to miał bardzo dobre recenzje. Nas tam pogrążyła recenzja IGN-u, która, która była. Artynia. Odsuń ten mikrofon, bo dyszysz. No właśnie, sobie. cały czas jestem daleko. Nie. Muszę oddychać do góry. Musisz tak, musisz tak wdech i bierzesz głęboki wdech i trzymać. Coś mi to przypomina, eee. ale okej, okay, to jest... Dobrze, dobrze. No już, i później później po, po, po CD projekcie miałem krótki moment w Poznaniu, gdzie pracowałem w firmie, której nie chcę pamiętać. Bardzo dobrze pracowała, ale to nie było najlepsze miejsce do pracy w życiu. To tam też miałem, ale tam to akurat ze względu też na, na, na miałem strasznie małe mieszkanie, taką ciasną klitkę. Jak się nie strasznie lubię Poznań, uwielbiam Poznań. To jest jeden z moich ulubionych miast w Polsce. Warszawy Katowic i. No, no Ta akurat firma musiała wszystkich zatrudnić z, z polskiego gamingu. Wszyscy to musieli prawda. przez to przejść. Wszyscy, wszyscy przez to przeszli. E, w każdym razie. Ty tylko w latach nie pracowałeś z tych wszystkich takich firm, przez które, które trzeba się przebić. Jak w się city. No city w City. No pracowałem. ale to, to jakby. No. W jedenastkach nie pracowałem. Dlaczego tego było. No. Ty byś pasował do jedenastek, właśnie. Nie, jakby... no, do jedenastek bym się pewnie odnalazł, bo to. To też fantastyczni ludzie są, swoją drogą. drogostrzeźni, ich zawsze lubiłem. Miłość pisze. Się za... dowiedziałem, dowiedziałem się ostatnio, że Paweł Feldman ma Chief de... Jak to było? Chief Business Development Officer. CBDO. No tak, tak, tak. Ta, ta. no, bardzo mi to ubawiło. Nie, to fajna firma jest. Natomiast wracając do mojej historii. Czyli to jest udał... że miłość, bo no. ja że. Do Dublina po tobie leciał rekrutycyjnych niech też się nie dowiedział. Nie, w, nie wyszło, więc. Też się nie dowiedział? No, tak, więc. No. więc... No, nie chcieli no, powiedzieć. To jest w ogóle to jest strasznie słabą akcją, dlatego że cała ta firma miała wypisane na sztandarze, że jak ktoś coś przeskrobie, to mu się mówić za co. Dostał bana, tak? Jak się dostawało bana w grze, to wiedziałeś, za co dostawałeś bana, żeby i to było powiedziane, że dostajesz, dostajesz te, te informacje po to, żebyś mógł korygować swoje zachowanie. I Ty mi tej co... szansy nie dano. Ja do teraz nie wiem, co ja tak naprawdę wiesz, jakby, bo na pewno moje osobiste jakieś. Yy... Ale słuchaj, tak szczerze się nad tym zastanów. Cechy charakteru też miały wpływ na to stary. Ja jestem... Zastanów się, jesteś, to potencjalnie wówczas byłeś. Myślę, że chyba najbardziej znanym grillowali. Ale oni nie chcieli tego najwyraźniej. Oni tego nie chcieli. Po Ale jakby z, jak z, po, po, z perspektywy lat, to jest mega smutna i słaba historia, bo mhm. człowiek, który był wówczas na pewno. Jednym z najbardziej znanych, jeśli nie najbardziej znanym dziennikarzem. No nie, nie e, growym. E, do tego jeszcze w czasach przedinfluencerskich, chyba właśnie takim trochę. E, no tak, nie e, no myśmy byli pierwszymi influencerami. Do... Cornerstone polskiej mówimy, influencerki. Do tego e, influencer e, pierwszego kontaktu od e, e, Kołyski, e, lolowy. Tak. I mamy Słuchaj, mega no, rozwijający wiem, się rynek, więc mamy na pokładzie kolesia, który pewno, no, nie może być bardziej tak. pasujący do tej roboty. Nie, no więc właśnie moim więc zdaniem ja fakt, się, że ja... ktoś kto pewno... podjął tą decyzję, musiał mieć naprawdę bol stil albo w ogóle nie wiedział, co się pewno, dzieje. Tak? Na pewno, pewno moje quasi-celebryctwo mi tam nie pomogło. Znaczy fakt Riot ma wpisane w swoje motto Stay Humble po dziś dzień ja się starałem być humble, ale jednocześnie ciężko jest nie zrobić sobie zdjęcia z pięćdziesięcioma czy fanami, którzy do Ciebie podchodzą na, 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 evencie i chcą z Tobą skleić piątkę, zrobić sobie zdjęcie na Fizzbump'em, ja te zdjęcia, te zdjęcia były, wiesz, to też była taka akcja, to też się dowiedziałem, że to był problem na przykład, tak, że po PGA, zresztą PGA było moim łabędzim śpiewem, że po PGA ludzie z, z tych właśnie wyższych y, szczebli byli oburzeni tym, że na moim łolu jest masa moich zdjęć, gdzie ja się z jakimiś ludźmi, tak? z, z fanami, że ja jestem egotykiem i że wrzucam takie zdjęcia, bo, bo mam ego. No, ja te zdjęcia wrzucałem nie dlatego, że miałem ego, tylko dlatego, że... Sounds like American bullshit. Tylko dlatego, Dobra. że mnie oznaczali tam fani, który, z którymi, z każdym z nich zamieniłem słowo, z każdym z nich, z częścią z nich dalej, w ogóle część z nich jest w ogóle u mnie w znajomych, Ostatnio spotkałem gościa, który był taki, to na, no właśnie na jemie w Katowicach w 2013 był taki chłopaczek, który zrobił cosplay Timo i wylądował na scenie głównej razem z profesjonalnymi cosplayerkami, które wtedy w ogóle też wybuchły tak naprawdę, wtedy się zaczął cosplay w Polsce przecież. Wtedy wszystko nie, się zaczęło no, i esport i facebook i cosplay i no, wszystko naraz. Tak? No, no, bardzo dużo rzeczy się zaczęło od tego 2013. Oczywiście nie zaczął się, bo prawda jest taka, że cosplay w Polsce istnieje już od lat i był świetny od lat i dziewczyny robiły Fenomenalne rzeczy, tylko zostały zauważone tak naprawdę i wypłynęły na te szersze wody właśnie po aim -ie. No i właśnie ten, 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 ten Timo ostatnio do mnie podbił jako dorosły człowiek i sobie ucięli pogawędka, się spytał, czy, 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 czy ja go pamiętam. Ja pamiętam go z imienia i z nazwiska no, do teraz, także wiesz. Więc jakby no, to moje celebryctwo powiedzmy, podejrzewam, że też mi zaszkodziło tam w rajocie. No w efekcie po pół roku się to skończyło. Wlądowałem w Redzie, w Redzie żeśmy robili. Wracam jeszcze szybko ten reka. Robiliśmy Dewy czy Arena, Jestem zadowolony z tej wieleczki. Potem wylądowałem na pół roku po poznaniu, a potem wróciłem do Warszawy, gdzie tam jeszcze była jakaś opcja. Ewentualnie zastanawiałem się, czy nie, nie, nie pojechać do Bydgoszczy w ogóle do, do Vivida, bo dostałem ofertę. Przepraszam bardzo, jakieś do mnie dzwonił, muszę wyłączyć. No eee... to pewnie wiesz im bardziej. To... Odzwanie, chcę się pogodzić. Nie, nie dziewczyna. Eee, no, i wtedy się odezwał do mnie Artur Maksara, którego poznałem, Uu, żebym sobie przypomniał. Jeszcze tak, jeszcze za czasów Reda na, na, na E3, żeśmy tam w ogóle się, się zbratali i strasznie, żeśmy się. To z Arturem też miałem, tak, że od razu, to z Arturem to jest w ogóle ciężko się nie, nie polubić, jak się go poznaje ale tutaj ta, ta, ta znajomość była. Ja nie mocna, wiem, się... gdzie poznałem Artura, ale on, on też nie wie, więc jakby, no. Ja wiem, gdzie Artura poznałem, dokładnie pamiętam. Eee, Miłość podpowiada, że to Rita Wszyscy dzwoni. Wszyscy tak do mnie nie. zaczęli dzwonić, Matka dzwoni. Dobra, odbieraj, będzie ciekawszy nie, no, stream. No. To nie jest ciekawe. No i dobra, ja i Artur mi zaproponował, zaproponował, żebym dołączył do Hogów. Akurat Hogi w tym momencie pracowały nad Shadow Warrior'em drugim. Poszedłem na spotkanie z Michałem takim i jeszcze wtedy z Klaudiuszem Zychem. No i dostałem tę pracę. Tak z właściwie. Powiedzieli, że okej, okay, dawaj. Chyba nie musiałem za bardzo czekać na, na, na ten, tylko to prawie takiej wierszy instantowej. Zacząłem pracę od września wtedy w, w Ogach. No i tam spędziłem 5,5 roku, gdzie przeszedłem przez wszystkie możliwe szczeble pracy, jakie sobie można wyobrazić. Bardzo panie to znaczy pracą, ale tak jest. Robię, człowiekiem Nie, sorry, no ale tutaj jakieś w ogóle się wysypało nagle mi po prostu tutaj 20 osób, do mnie zaczęło pisać w jednym momencie. I w Hogach to mówię, no byłem PR-owcem, marketingowcem przede wszystkim przy Szrele drugim. II, potem byłem czymś, na, 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 um, czymś w roli office managera takiego, troszeczkę tajrowca, wiesz, tam po wydaniu Shadow'a drugiego była pustka, to znaczy żeśmy nie robili żadnych projektów jakiś ten, więc ludzie siedzieli przez długi czas i odpoczywali, tak? Więc myśmy im wymyślali różne zajęcia, żeśmy na przykład kupili chyba 70 mini-dronów, zapisywali, zapisywali, zapisywaliśmy się na listy, więc po prostu w pewnym momencie w całej firmie latały drony na, na wszystkie pomieszczenia, Bzz, jak w ulu było. A, a potem się tak, udało mi iskater. dostać do Disney potem mi się udało do, design, do designu. Dostate. Tak, no to była przerwa, tak wiesz, taka smuta klasyczna po wydaniu projektu, kiedy jeszcze nie wiesz, co będzie następnego. Potem mi się udało właśnie wbić już do projektu jako... Zaczęło się od tego, że, że do mojego pokoju zaczęło przychodzić dwóch moich kolegów designerów. Mieliśmy długie rozmowy i jeden z tych kolegów stwierdził, że on chce mnie wciągnąć do, 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 do designu. Ja też bardzo chciałem, no, bo to było zawsze moje marzenie. No i tak się zaczęła moja przygoda z designowaniem. To i właśnie teraz dochodzimy do tego, wiesz, co ja robię, jaki jestem, gdzie się widzę. Mój problem polega na tym, że ja mam w cholerę doświadczeń, w 5,5 roku, 2,5 roku jako, jako dev, teraz dwa lata jako, no, półtora roku, trochę prawie dwa lata jako, jako creative director, ale jednocześnie ja na przykład nie mam żadnych technicznych umiejętności, oprócz umiejętności pisania. Znaczy, umiem zrobić design, I to nawet są całkiem w takiej w miarę, powiedzmy, że staram się je robić solidne mm, i dobrze udokumentowane, ale ja na przykład nie zrobię prototypu. Ja nie mam żadnych wiesz. Próbowałem się nauczyć na Rila i mi nie idzie. Ja się to czuję, że stary na to nie wchodzi mi do głowy. Więc dla mnie nie bardzo jest miejsce na rynku, po prostu. Dla takich ludzi jak ja, ja, ja się nikomu do pracy nie przydam, bo będą płacili tylko za doświadczenie, które z pewnością mogą znaleźć gdzie indziej albo mają sami. A fizycznie nic dobrego nie dodam. Mogę zbalansować, tak? No ale nie, nie napiszę ci nowego karabinka. Bo nie umiem. No więc tak jak mówię, no nie wiem, co się dzieje. Tak, po się po drugiej stronie masz całą listę skili, które ciężko się wyszukuje. Nie ma żadnych w game. Devie. Nie no, stare pisanie tekstów, przepraszam bardzo, copywriting to nie jest skill do game devu? No Mówię jedyny mój game devowy Znaczy ja, inaczej, ja się znam na game, devie, znam się na grach i. i, i Dużo o nich, no ewentualnie jakiś PR marketing. Tak, ostatnio tak, parę kobietowe. razy z, z kimś tam rozmawiałem o tym, że umiemy robić super gry? A ekstra. Szkoda, że deweloperzy nie grają w gry, albo nie umieją grać w gry. Tak, no, to więc jest. Jakby... A, ja, a ja gram w gry cały czas. I to dużo No bo ty jesteś graczem, ty jesteś faktycznym graczem. Nie jesteś deweloperem, jesteś graczem, więc. Jakby... Ale jest takich paru dewów, no. Tu no tak, paru dewów, na ile? 14 takich... tysięcy osób? To tak, no faktycznie no, paru Słuchaj, i temory, no, tam ty... jest, no... Znaczy inaczej, w tych firmach, które. Robią dobre gameplayowo gry. Ci ludzie, którzy grają, którzy robią te, te gameplaye, to nie są przypadkowi kolesi, to są goście, którzy grają tak jak ja. Absolutnie, to nie wiesz, nie no, jest dużo devów? Z zewnętrznym konsultantem, ekspertem od gameplayu po prostu, którego wynajmujesz na specjalne zadanie. Z tymi mi znasz, zaraz tutaj wyjdziesz z pracy. No na no serio, nie jakby, wiem. No, Mateusz. Masz, masz, i tak, jesteś mega ziomym, jeśli chodzi o, o PR-owe, marketingowe, wizerunkowe, wywiady i tak dalej. No, tak, nadal, to nadal, lubię, nadal patrz, tyle Znowu... lat jesteśmy w rozwoju rynku, to, to nie wiedzę, jest tak, PR że możesz... Poszukiąć... Nie jest miejsce, gdzie nie, możesz ja, zrobić ja, karierę ja, i pieniądze. Ja, więc... ja, I know, brother, no, I, I Masz I agencję you. tego, masz tak. agencję, czy też miałeś? Yy, nie, ale chodzi mi o to, że to, jako to spokesman, to... spokesmanship, nie spiarowanie, ale bycie spokesmanem realnie. Po tylu latach rozwoju branży, nadal nie masz w Polsce nie wiadomo, ilu takich faktycznych spoksmenów. Nie? No, no, e... nie, nie ma na to pieniędzy, no jak Ale ja to lejmy na to teraz, na stare, no, i... jakby... Z całym szacunkiem, w życiu bym się nie zatrudnił jako spoksmena. Nie miałbym ja, na siebie ja... pieniędzy. Inaczej. Zastanówmy się, jak już <śmiech> <śmiech> jak już ci robimy sesję HR-ową, e... <laughs> Sorry, miałbyś, pogłębiona. Miał by jak... chciałeś, Nie chciałeś uczciwego, uczciwej rozmowy o tym, co u mnie w życiu? Masz uczciwą rozmowę, co u mnie w życiu. No. Nie, no to jest mega. Dlatego tak gorzej, bardzo rozbawiło mega... mnie, bardzo mnie rozbawiło hasło o tym, że wiecznie uśmiechnięty. Przepraszam. No, ja tak cię kojarzę. Idź i spytaj ludzi na ulicy, tak? tych, którzy się rozpoznają. Tak? Jesteś mega pozytywnym ziomem. To jest naprawdę duża wartość w tym, że wszyscy jesteśmy smutnymi graczami, tak? Smutnymi, e, nieśmiałymi chłopcami. Ty w tej perspektywie absolutnie się z tego wybijasz. I wszystkie cechy, których standardowy gracz jakby nie ma, ty je wszystkie masz. To, to ten, ten sznyt, ten te, te, te gadkę. Ja mam język, jedną cechę, nie, ja, mam jedną cechę. Uważam, tak? ja uważam, że mam jedną cechę, która mi pozwala na. na, na... Ja, ja nie nienawidzę gier, znaczy nie mam gier, których nie lubię. Może mi się coś nie podobać, może mi się coś nie, chce, nie chcieć grać, mogę uważać, że jakaś gra jest słabo zrobiona, ale nie mam na przykład tak, że Fortnite gówno, a bardzo wiele osób w, grających w gry ma takie fanboyowskie podejście do tego strasznie, wiesz. Takie... Tak, bo ty nie jesteś fanbojem ja, gierek konkretnych, tylko zjawiska ja jako by, takiego, wiecie, tak? Nie, ja w ogóle przestałem być fanbojem. Ja już nie jestem fanboyem. I, 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 Albo jesteś nawet... największym ze wszystkich, nie, wczoraj żeśmy mieli rozmowę tam ze znajomymi o Gwiezdnych Wojnach i akurat było o ósemce i o dziewiące, które mi się strasznie nie podobały. One sprawiły, że ja przestałem być fanem czegokolwiek, znaczy stwierdziłem, że nie ma sensu spalać emocji na, na to, że ktoś mi zepsuł, wiesz, coś co lubiłem. Po pierwsze to co lubiłem nadal istnieje, znaczy... Zrobienie nowych części Gwiezdnych Wojen nie sprawiło, że poprzednie części Gwiezdnych Wojen zniknęły. Ja to mówię jako przykład, tak? I to się przekłada na bardzo wiele rzeczy. W ogóle w gamingu to jest jeszcze tak, że zrobienie nowych Gwiezdnych Wojen w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo jeszcze masz 20 różnych innych konkurencji dla tych Gwiezdnych Wojen, które są takie same dobre albo lepsze. Naprawdę jest wygodne. No, pamiętajmy, że jesteśmy u jest... kresu cywilizacji, <grym> i także kreatywności popkulturowej, tak? No, jakby wszystkie topowe, to no, Już kilka razy z ostatnich ja gdzie rozmawiałem, że. Wszystkie top seriale, to nerdowskie wszystkie było wszystko są o tym samym, tak jakby Core Story jest, jest ten sam, tylko jakby kopiłem te same formaty i docieram do, do, do granicy wydajności. To jest kolejny problem. Ja uważam, że to, że jak na razie ludzie na poważnie mówią, że dwoma kandydatami na goty w tym roku to są dwa remake, czyli Dead Space i Resident Evil 4, to jest. To. Mi to głowę rozwala. Jak w ogóle można wpaść na taki pomysł, a, a z drugiej strony, jak bardzo to dowodzi tego, jak z branżą jest w tym tak, momencie tak. słabo? Tak, Branża nie jest z, dobrze. Z grze się dokładnie tym samym rozmawialiśmy. Branża się, pogubiła. się był luty taki. Triple no. są nieopłacalne w produkcji, nikt ich nie będzie robił, bo na dłuższą metę będą pojedyncze jakieś tytuły w stylu Grand Theft Auto, jakiegoś nowego assassina i nowych gwieznych wojen. Ale to się już skończyło. Robienie, Ubisoft się nie zwija. To, to teraz powtarzam, właśnie to. Moim zdaniem Ubisoft nie zwija się tak, jak to wszyscy wiesz. Odpalili tutaj, zaczęli skakać przy ognisku z radości, bo Ubisoft jest ulubionym chłopcem do bicia wszystkich, absolutnie. Czasem słusznie, czasem nie. Because it's fresh. Jak się Stary, jak się spojrzy na średnią ich gier, oni mają średnio 69% z wszystkich z 800 czy tysiąca gier, które zrobili w ciągu ostatnich 30 lat. 69%, <laughs> 69 czy 70%, tak? To jest oszałamiająco wysoki, wysoka liczba. To jest, to, to, to oni robią kosiory, zawsze robili kosiory, tak? Najgorsze asasyny mają po siódemce zawsze. Także to nie jest tak, że oni zaczęli I robić. Czy się sprzedają, dwie. tak czy siak, nie? Więc jakby. No. Tak, ale oni nie są głupi i widzą, wiesz, taka Polska, tak? Nagle widzisz, że może grupa tak słynna grupa No to grupa że tak, byli tak długo coś w kłocie. Tak, byli długo, tak, to... tak jako, jako oddział, bo realnie nie no, mamy to... żadnych ja, oddziałów nie polskim, ja nie mówię o polskim. Ja nie mówię o polskim, ja o światowym. Na, świat... tak. Na całym świecie się w Ubisoft składa. Tak? W sensie to, to nie jest tylko i wyłącznie polski oddział, to są wszystkie to dużo bardzo lokalnych oddziałów, to są yy, odwoływane gry, zmniejszane budżety i bierze się to po prostu z tego, że robienie gier stało się dużo prostsze i dużo tańsze niż było kiedyś. Pojawiły się narzędzia, które dają ci możliwość osiągnięcia quality, którego wcześniej nie mogłeś osiągnąć bez tryplaya, bez tych wiesz, milionów dolarów włożonych w development. Masz engine, który. Dobrze, to może jeszcze ten 10%. Lat cały temu effort, nie był... Może ten cały effort pójdzie w kreatywność w końcu. Hmm, znaczy no, nadal high quality, tak, który jest jakby do osiągnięcia. Ale nie same. za te pieniądze. No tak, ale nie za te pieniądze. No nie, nie, nie ma sensu jakby wydawać 200 czy 300 milionów dolarów na produkcję co drugi w portfolio skoro można te gry zrobić dużo, dużo taniej. Po prostu. Mi się wydaje, że oni się w końcu zorientowali, że troszeczkę już wiesz urośli zbyt dusi. Że zwłaszcza w obecnej sytuacji. No mój, rynek się bardzo zmienia teraz też. Free -to się. w tych wszystkich ja... emocje, o których mieliśmy rozmawiać dzisiaj, kurde. Które bo... emocje chcesz? Ja ci, daję Ci emocje. Jakie jesteś emocje? Co, ogólnie, ogólnie yy, bardzo mi się podoba ten nasz dzisiejszy wywiad i podcast, bo, bo, bo jest yy, pełen emocji Twojego story, które. Właśnie ciężko jest ująć jednym zdaniem. Nie, nie chcę tam lecieć jakimiś tam podami, bo wiem, że jest historią równoległego polskiego e, gamingu z zwlotami i upadkami, e, a jednocześnie z niepewną przyszłością, e, bo autentycznie twojej historii jest bardzo unik e, i to trzeba absolutnie docenić. Ale tak, ale przyszłość to jest akurat wspólna tutaj. Niepewna. Tak, ale znowuż. Nie dlatego, że jesteś w trudnej sytuacji, tylko że nie potrafimy chyba sobie wyobrazić tego lepszego jutra. Tak? Bo faktycznie hmm. masz. To wracając, bo wolę zdecydowanie gadać o tobie niż o Ubisoftie hmm. e, i ich problemach biznesowych. E, jesteś naprawdę mega e, kolesiem. Trochę tak jak Dziękuję polski. Serdecznie. Tak, to, Trochę tak jak polski game dev, który na pewno zasługuje na więcej i stać nas na dużo, dużo więcej <laughs> i rok do roku potwierdzamy, że, że mamy w sobie i, i pokłady kreatywności i jednak determinacji dosyć sporej w porównaniu do, do, do innych nacji, jakby nie wchodząc w narodowość, bo to, to, to nie ma tak naprawdę już dzisiaj takiego znaczenia, ale faktycznie myślę, że jeszcze najlepsze jest przed nami. tak? najlepszy moim zdaniem kreatywnie i jakby rozwojowo jest jeszcze przed nami, tak bo przed nami dopiero będzie dochodzić do głosu też pokolenie e, tych najmłodszych e, hyperowych e, e, przedstawicieli, tak, którzy e, teraz mają po tam naście lat załóżmy i, I dorastają, i, i wchodzą dopiero do game -down. Ja to widzę u siebie, jak zatrudniamy tam 20-coś tam latków. To trochę inne pokolenie. Myślę, że będzie inaczej podchodziło też do takiej kreatywnej pracy. Ale absolutnie nadal to nie jest. Jesteś, jesteś człowiekiem, którego trzeba w, w takiej sytuacji. Bo jesteś trochę najbardziej nerdowskim, nie nerdem, który. I nie, dobrze... Ja jestem nerdowym nerdem. Ja jestem bardzo nerdowym nerdem. Siedzę w domu, mam ściankę z zabaczkami za sobą maluję figurki. Stary ciężko jest It's bardziej all, It was. is all a shell. That's, that, that's all it nie, is. Nie, 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 nie. nie, nie. Ilu to znasz ludzi, twoje... którzy bardziej są graczami, takim graczowym którzy jednocześnie potrafią udzielić mega wywiadu i jednocześnie zawładnąć dyskusją z jakimś tam, wiesz... No jest takich osób dużo. Tak, naprawdę? Koso chociażby, koso mieli, To wiesz, no to, to, że jest ich tam 15 czy 20 w, na 500 studiów, tak, w Polsce, to chyba nie jest jakiś mega wynik, nie, jakby, wiesz o co chodzi. No ale to cały czas Ci mówię, no jakby to, to nie jest coś, co jest potrzebne, tak, gier się nie robi, gier nie robią i a ja myślę że wręcz przeciwnie, trochę. Nie, że jakby nie, przyszłość Nie, nie, nie Mateusz, że w tym... to jest w ogóle pierwsza, że to jest podstawowy, po, podstawowa rzecz związana z game, dayem, z game. Devem, game dayem, z game devem to jest. Mam fajny pomysł na grę. Super. To teraz daj mi design, daj mi kosztorys, rozpisane to na Milestone. Powiedz mi, czyimi rękoma to robimy. Wiesz zgodzi. Pomysł na grę Ilu? jest tani. Ilu jest ja każde... na pewno wiem, że umiem już teraz, wiesz, pokierować takim projektem. No dobrze, ilu jest? Bo mi się, znaczy różnych klientów, żeśmy obsługiwali, w większości jednak tych średnich albo mniejszych. Tak? I jakby ja widzę od czasu do czasu te problemy, które regularnie się powtarzają od 10 lat, więc rozumiem, że one się nie, nie zmieniają tak po prostu. I realnie edukowanie się w tym, że robienie gier to nie tylko kodowanie gier, tylko coś dużo większego, może niekoniecznie sztuka e, i nie tylko i wyłącznie popkultura e, albo, albo praca w branży entertainment. Ja myślę, że za mało mamy właśnie szerokich w tym wszystkim. Ja mamy sporo tego, specjalistów są, do, do biznesu. Nikomu nie są potrzebne. Co na nie pewno potrzebne? nie w polskiej sytuacji. Głowy takie? Jak tak. Twoja? Absolutnie. Znowuż nie zgodzę się. Rynek, rynek weryfikuje stary. No. Nie, to to, że jakby rynek. Ale powiem ci więcej, od jednego, od jednego z naszych wspólnych kolegów usłyszałem dokładnie to samo, że w życiu by mnie nie zatrudnił. Mój przyjaciel, który mnie znał od lat i wie, co ja umiem, powiedział, że absolutnie nie ma na to pieniędzy. Więc to nie jest tak, że ja to sobie wymyśliłem, tylko to jest smutna smutna rzeczywistość rynku niestety. Wiem, rozumiem. Tak, w życie jest ciężkie, ale jednocześnie jakby na tym tak bardziej się zastanowić. faktycznie jakby nie patrzeć tak tylko budżetowo. Bo myślę, że tego też trochę czasami trzeba się oduczyć w myśleniu tym naszym takim polskim, tak? Bo jakby ktoś tam w Stanach powiedział, że ej, nie, nie zatrudnimy tej jednej dodatkowej osoby, bo może nam się budżet nie sklei, nie? No to to jest to jest żart, to, to jest żałosne, tak? Jak to porównasz no, do, do, do w polskich do, realiach, patrzysz na każdą złotówkę 20 razy i zatrudniasz ludzi na umowę o dzieło. No. Tak, ale jakby czasy się kiedyś zmienią. W sensie jakby kiedyś musi przyjść. Ani, to spoko, tylko bo trzeba dożyć jeszcze do tego momentu. Teraz brzmi jak, jak dziadek, okej, okay, stałeś się właśnie dziadkiem polskiego gamingu. Ale szczerze, na tym się zastanów, ile polskich. No akurat... ile, ile, jakie są wytyczne, wiesz, chyrowe rozwoju organizacji? Takie, takie w stylu amerykańskim. Tak? To jest właśnie nie mówienie, że nie masz pieniędzy na dodatkowe, zwłaszcza, który ma być kreatywny i rozwojowy. Tak? To brzmi jak absurd. To, to w ogóle jest y, sytuacja w ogóle y, absurdalna. Tak? Jeśli ktoś w szerokiej masie ludzi pracujących w, tym, w naszej branży, Decision makerów. Jeśli oni łącznie mówią, nie, takiego Tadzia nie zatrudnimy, bo, bo nie mam na to budżetu, to, nie, to jesteśmy w mega trudnym miejscu. Nikt nie miejscu. szuka to, ale rozumiem, że nikt nie szuka nawet, tak? Nie ma tak, Nikt nie szuka kreative directora Stary, ja do, do, do projektu. Ale ja mogę no. zmieścić i podać po prostu 10 studiów, które gdzieś tam z nimi pracowaliśmy. I wiem, że oni mogą nie mieć na ciebie budżetu jako od ciebie solo, tak? Ale im absolutnie jest. Na maksa potrzebny ktoś z konkretnym łubem, który jednocześnie ma bardzo unique feature, że potrafisz ludzi e, jak trochę Jobs mówię, nakręcić do zrobienia tego, co ty chcesz, żeby rozmawiałem, zrobić, rozmawiałem z jednym z naszych kolegów, który działa w podobnym, hmm, że tak powiem, ryn, z, 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 w podobnej części rynku, co ty, robienie Silent Reviews w Polsce absolutnie nie ma żadnego sensu. Nikt tego nie chce, nikt nie ma na to pieniędzy, nikogo to nie interesuje. Znowu, odrecie absolutnie z ten. Znowu, nie ma na to miejsca. Nie, nie o to mi chodziło. Troszeczkę mi chodziło o coś w stylu. Ja wiem, że to będzie trochę szczycie gdzieś tam w ten, ale byłbyś takim. Wiesz, jak jest specjalna robota. Nie ma na tak, to... to konsultant taki, nie man, ma na... taki nie ma... menadżer, wiesz. Nie ma na kryzysowy. to pieniędzy. Nie ma na to pieniędzy, nie ma na to potrzeby. Nikt, nikt nie znajdzie na to kasy. Też bym nie znalazł. No wiem no, jak to realia rynku, mam świadomość tego, gdzie nie, jestem. Więc... Ale czy możesz się ze mną zgodzić, bo wiem, że nie. ciężko jest Tadziowi się nie. zgodzić się z. Nie, z, z tym nie mogę. No bo... Nie, Ta, to, to, to jest też Ja rozumiem, rzecz, że budżet. To... Ale pomyśl tak zewnętrznie, czy twoim zdaniem, w takim polskim game, devie, jako zjawisku mega rozwojowym, czy by się nie przydali ludzie tacy jak ty? Wiesz co, bardzo bym chciał, żeby się przydali. Nie, co by, nie co byś chciał. Czy Twoim zdaniem przydaliby ci się tacy ludzie? Czy powinno być takich tadziów więcej, którzy ciągną z swojej swoją kreatywnością, swoim to, co mówię? Bo raptem dosłownie z paroma twoimi współpracownikami rozmawiałem, jakby ich opinie się zgadzały. Także jesteś mega kolesiem, tylko jesteś po prostu czasami tak bardzo potrafisz przełamać swoim głosem, że jesteś w stanie ludzi do wszystkiego nakręcić, tak? Więc to jest naprawdę mega feature. Ogóle, to to wiecie, nie jest to, bug, to jest mega rzecz, feature. To, 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 to jedna rzecz, której się nauczyłem na maksa i to przede wszystkim wielkie, wielka zaleta Marcina Janiszewskiego, którego z tego miejsca pozdrawiam, który mnie tego właśnie nauczył, to jest umiejętność słuchania feedbacku od ludzi i, i wydaje mi się też, że przy Slawiku to było widać, że nie jestem osobą, która musi postawić na swoim. Bo oczywiście były momenty, kiedy chciałem postawić na swoim i uważałem, że to jest słuszna droga i jako creative director taką też rolę widzę. Jakby, tą powinien robić creative director. Tak stukać, tupać nogą czasami i mówić, robimy to tak, jak ja chcę. A nie tak, jak, jak ty chcesz. Mmmm. mi pamiętam coś, co chciałem tutaj pociągnąć. Nie, bo ja nie chciałbym, żebyś powiedział, pomyślał, że wiesz, że będziesz człowiekiem Science. No, reviews. No, no, na, Nauczył. mor, nie? No nie! To, to jest złudne, no, stary, Ja zawsze widziałem, jakby gdzie jest moje miejsce. Mówię ci, że jestem samoświadomy, Wiesz, jeden z powodów, dla których nie zacząłem nigdy streamować też oprócz tego, że nie było internetu, było to, że ja wiedziałem, że mnie ten rynek zweryfikuje i że ja nie w starciu z rokami, rojami, wąziami i Tak. dalej, Że ja będę miał tych 20 widzów, a oni będą mieli te, te 2000. tysiące. A czego jest trochę, yy, Więc sens, ja, bo to naprawdę, zawsze. Daj ja mi ja mam świadomość tego, gdzie jest moje miejsce. To daj mi to odbić w drugą stronę. Czy ty miałeś kiedyś w którymś tam momencie propozycję mm. pod tytułem, tak jak tutaj w Solowiku, e, kreowania, kreatorowania, czy po drodze, w tym takim boomie inwestorsko-giełdowym polskiego dev'u? przychodzi no do ludzi. No no ludzie, to, to, to stadził choć. Pierwsza, to. Nie. pierwsza naprawdę? Mm. To, to, to jedyna opcja, która się mhm. pojawiła przy to. Chyba jedyna temat? w ogóle taka. Gadmia. God Tego powiem te, te się mówię, szczerze, bym nikogo, się nie, nie spodziewał. Nikt, nikt, nie ma zapotrzebowania na takich ludzi. Bardzo emocjonalny stream. Ja, ja no. się gotuje, stary, ja wiem, co, że... ci, co ja ci mogę powiedzieć? No, czytałeś mojego posta na, na urodziny, no. Ja poproszę, żeby ktoś dorzu do, dorzucił komenty jakieś, bo ja potrzebuję wsparcia. Ja naprawdę <laughs> potrzebuję, żeby ktoś wsparł moje serce w tym. Gdzie jest ten procesie. czas w ogóle bo ja to nie... Nie, nie Jest wszędzie, bo streamujemy na czterech platformach, wszędzie. ale wszędzie. Powiecie... wszędzie jest. Tak, no. wszędzie. LinkedIn, Face, y YouTube i tam Twitch też kawałek. Ale, ale YouTube, a jak nie na no to face i YouTube, Audycja. No tak, nie audycja wiem, gdzie, jest, gdzie, gdzie, siedzą, gdzie siedzą ludzie, którzy oglądają. Więc to komentuję. W najwięcej sobie na face wychodzi komentarze, więc to Audycja tak? Gamecast. Nie? I tam to idziemy I już mówi, że robimy NFT, nie? Ale no już teraz nie NFT, już teraz, już teraz AI w jakiejś tam formie. tak. To jest kolejny temat gruby. Powiem tak, pocieszające dla mnie, chociaż to jest niezwykle polskie schadenfreude i, i bardzo lubię siebie za takie Ten pocieszające jest to, że nie będę sam zaraz w tej sytuacji. czy znaczy to nie jest pocieszające, to jest w sumie bardzo smutne. Tak? Zaraz się pojawi, ja wiem jak na przykład spanikowani są artyści w tym momencie. Oni są naprawdę spanikowani. Są dwa obozy, jeden obóz jest TechnoJoy, tak? tu zainteresuję, co żeśmy zrobili ostatnio w tym w popie właśnie z kugą, żeśmy cytowali jednego zada, że jest część ludzi, którzy są techno i oni uważają, że to jest super i to będzie świetne narzędzie, a druga część jest techno-fear i oni widzą w tym straszne zagrożenie. Bo zabierze im pracę. Zobaczymy. Jakby ja cenię ludzką kreatywność i wierzę mocno w jej siłę niż tylko w technologię. A audycja ale... Gamecast jest, obserwuj. Olo. <ślesk> jednego fana więcej. O Jezus, widać nas tutaj. No jesteś tam, jesteś, jesteś. Są komentarze. Widzę, widzę. Dwa. No, także jak się zastanawiasz, co u mnie, panuje ja figurki, gram w gry, czasem robimy jakiś program. Miast mamy, do końca tego roku będziemy robili fape na pewno, więc jest lepnięta już i to jest też akurat super pozytywna rzecz, bo bo strasznie lubię robić fowe. Wczoraj, wczoraj miałem najgorszy możliwy, bo to śmieszna akcja. Bo znaczy, nic złego się nie stało, ale był to najgorszy możliwy poranek. Znaczy obudziłem się z jęczmieniem na oku w dniu nagrania, więc słabo. Ja w ogóle nie jestem poranną osobą. I jak ja wstaję wiesz, rano, tak. Oj, to jest bardzo, bardzo się źle czuję. To się fizycznie się źle czuję, mam wiesz, pełta w zębach. Więc ten poranek był okropny. Po czym wsiadłem do Ubera, przejechaliśmy 50 metrów i koleś wjechał obok drugiemu typowi. Więc tak się zaczęła podróż w ogóle. na, już jak byłem prawie. Sp... Jeszcze nie byłem spóźniony, ale właśnie się zaczynałem spóźniać na nagranie. Na szczęście spóźniła się też pani makijażystka, więc wyszło na, na spoko. Zden kubi jest cierpliwy, więc wytrzymał. Po czym przyjechał drugi uber, w którym była cieknąca instalacja gazowa, więc jechałem z otwartym oknem, które mi miało mienia, a tutaj waliło gazem, tak zanim zapalił zapałkę, to wyjechał w powietrze. Po czym koli skręcił w złą stronę, więc w ogóle żeśmy jeszcze zrobili kółko, tak? Po czym przyjechałem na miejsce i do czego zmierzam? Wszedłem do naszej charakteryzatorni, jak ręką odjął. W sensie atmosfera pracy w, przy FOP-ie, atmosfera pracy z tą ekipą, właśnie żeśmy też o tym rozmawiali, że nie jestem w stanie zrozumieć, jak można być bucem dla swojej ekipy, jak się pracuje na planie. Nie rozumiem, jak można być takim... Mm -hmm", albo takim... Mm -hmm". Którzy mają, można kląć tutaj, czy raczej nie kniemy? Dobrze, to pip, tak, upierdolony stół, tak, no klasyczny. ten nasz oczywiście obiegowy żar, który chyba jest na wszystkich możliwych planach nagraniowych od czasu, kiedy to się wylało. By ja nie rozumiem, Pomimo, jak że można nie, ja nie znać ludzi, ludzi, ludzi na przykład z obsługi, zaczynają się z obsługi technicznych, tak, nie wiecie, jak oni się nazywają. Nie, nie witać się z nimi, a są tacy ludzie. Dla mnie w ogóle to jest terapeutyczne. Ja idę na, na, na nagranie, dlatego jest mi strasznie przykro, że się czuję tam zestresowany, bo, bo to jest absolutnie o 180 stopni inne odczucie i inny feedback niż normalnie dostaję programie. Znaczy. Wszyscy nasi goście. Ale to wiesz, jakby, ja może wobec siebie mam jakieś tam oczekiwania. też. Jakby. Ale nie robiłeś takiego wrażenia? Nie, 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 nie przypominasz się, żebyś był tam spięty. To, to dobrze. To znaczy, że po części i tak zrobiłem swoją robotę, nie pokazując tego. Ale, ale to myślę, że to jakby była kwestia. No ale kwestia, tak jak mówię. No, no, moja nagrania mi robią dobrze na głowy bardzo i bardzo lubię tam bywać. Z Radkiem jesteśmy bardzo zgranym duetem. Tak, bardzo, bardzo Jest to osoba, którą, którą strasznie, strasznie szanuję. Bardzo, bardzo lubię. Więc wiesz, no tak, to tak, to nie tak. Obecnie Obsidius Malex, Blackstone Fortress. Tak, już przelecieliśmy się czasowo. Chyba opowiedziałeś wszystko o sobie. Udało się opowiedzieć, kim jesteś, skąd się wziąłeś. Po drodze, kilkanaście innych tematów udało się poruszyć. Mhm. Jednocześnie, no ale miłość rzucił właśnie ewangelista techniczny produktu Kontakt. To no taki idea man. Sobie, sobie poczytasz po tym, e, Tadziu. Myślę, że jakiś feedback nie gdzie gdzie gdzie? gdzie, gdzie, gdzie? Na fejsie. Bo, bo... Na fejsie. Nie, no, na fejsie to widzę dwa, dwa komentarze. A widzisz, bo jest jeszcze leci na Galaktusie. Na fejsie Galaktusie. No, tak trochę oszukujemy, a jednocześnie. no. E, ale tak, Ewangelista w Bizdewie pewnie też byś się od, odnalazł. E, ale to realnie czasami to jest to samo. Momentami, hmm. jak się tam e, po, poszuka. Um, dziękuję za ten wywiad. Dziękuję e, dosyć, dosyć, też za Dosyć specyficzny był i, i taki trochę słodko-gorzki, ale jednocześnie mm -hmm. e, może. Taki trochę... są najlepsze stary. Tak, ale może też troszeczkę wszyscy tego tak potrzebujemy, na, żeby zobaczyć, że, że jest jakaś tam zawsze perspektywa na, na, na coś innego i. Jutro jest trochę zawsze lepsze od wczoraj, a jednocześnie zawsze ktoś jest obok, kto może, mm. e, może nam pomóc. Więc stadziu, jeśli e, będę mógł, to odzywaj się, jeśli czegoś potrzebujesz. I jak zawsze to chyba też od lat powtarzam, zawsze trzymać takie kciuki. Dziękuję ci zawsze, serdecznie. Wiemy o tym i zawsze Marto. Wiesz, jakby w, w, w takim ciepłym miejscu w serduszku sobie trzyma. Tak. Jakby też gratuluję i, i, i doceniam absolutnie szczerość, bo było mnie też różnie bywało. No. Znaczy słuchaj, no to no, nie jest pierwa, słabością więc... i, i, i nie, to, to ludzie, nie. ludzie powinni o tym powtarzać. wiedzieć. Nie, nie, Tobie nie, ale innym tak. Bo, bo jednak to jest całe. Ja, ja się też. Wiesz co, to jest naj... najbardziej paradoksalne jest to, że ja się czuję przegrany. Mimo że nie powinienem. Może nawet jeśli się czujesz to nie musisz sobie wymawiać czegoś więcej. Może wystarczy, że to zownujesz i zaakceptujesz i pójdziesz dalej. Bo może twoją siłą jest jednak takie realne podejście do siebie. Ale faktycznie to, że jakby moim zdaniem nadal... I też mi się wydaje, że to parę razy o tym rozmawialiśmy, że, że nie doceniasz siebie. Ee, że masz więcej do zaoferowania niż się wydaje. A mi się ee... wydaje, że mam dosyć rzeczowe podejście do siebie właśnie. Ale Zobaczymy. bardzo mi miło, że tak mówisz. Zobaczymy. No. Nie, to jakby ja ci mówię na, na bazie tego, co ja widzę pracując z klientami, tak, którzy hmm. chcą wydać grę, zastanawiają się nad wydaniem i tak dalej, są w procesie gdzieś tam w drugiej połowy e, kończenia gry. E, i widzę, czego im zabrakło na początku procesu. Zabrakło im takiego tadzia, który, który by parę rzeczy podpowiedział. I, i nie mówię, że, że to jest od razu automatyczna droga do, do Twojej kariery, ale jednocześnie widzę potrzebę rynkową, która to nie jest. To jest kwestia dosłownie ostatnich dwóch, trzech miesięcy, że, że kilka razy to słyszałem. Więc absolutnie. Nie, może jak mi się wierzę, wierzę, końcu, po, jest... Jak mi się pokruszy skorupkę i z niej wyjdę, to może się coś znajdzie, ale na razie. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Tak jak od lat. I ja jeszcze swojej gry takiej nie udało mi się zrobić. Ale ty ja swoje już, też jeszcze nie zrobiłem. Ty, ty już jakby kawałek masz na sobie. Nie, nie zrobiłem, to nie była moja. To nie była. Jest, ja też nie chciałem. Za, jak ześmy. To jeszcze skoro jak przeciągamy, to jeszcze przyciągnijmy jeszcze troszeczkę Slawiku. Slawik nie miał być od razu, znaczy, jakby z góry. Zakładałem, że to nie jest ta gra, którą ja chciałbym zrobić docelowo. To, to, to była gra, która była po, po pierwsze po to, żeby oczywiście pokazać pro, prozę Michała, która jest, czy raczej świat, który Michał wymyślił, tak? I, I z tego, żeśmy wychodzili, bo ja jestem głęboko przekonany i strasznie żałuję, że Sybirpunk nie może być już Sybirpunkiem, bo inaczej, że Sybirpunk jako marka został tak strasznie pobity przez świat, tak? przez, przez sytuację geopolityczną. Bo ja miałem głębokie przekonanie i dalej w to wierzę, że to była marka na, na, na miarę metra. Że to można było zrobić z tego polskie metro, tak, że to jest na tyle nośne, że, że to mogłoby się. A to miała być fajna gra, w której żeśmy, na której żeśmy zbudowali sobie team i, i na której no, też nauczyliśmy się robić rzeczy. Tak? To nie, jak wiedzieliśmy o tym, że to jest że, że, że to jest świeży team, więc on musi się zgrać. I, i, i... No tylko, że po drodze jakoś mi się niestety ta noga powinęła. Ale wiem, że zostało to w rękach, które to dociągną do końca. Jutro jest to już dobrze, bo się popatrzymy tutaj zaraz, także ten. Tym lepiej. Myślę, że to by było mega oczyszczające. Ja wiem, że też tego czasu czasu potrzebuję takiego zastanowienia się, w którą stronę idziemy. I chciałbym Ci życzyć przede wszystkim wytrwałości, wszystkiego dobrego, tego, że trzeba za każdym razem. Po prostu się podnosić, tak jak to mm. mawiał Michael Jordan. Po tym czasie całe życie jest. przegrywamy. Eee, i, I wydaje nam się, że trochę zawsze jest źle i zawsze gonimy króliczka. Eee, w twoim wypadku nadal masz za sobą parę dziesiąt już lat. Bardzo bogatych. Gonienia króliczka. Gonienie króliczka, ale jednocześnie. Najgorszym, co można zrobić, to się poddać na, na ostatniej prostej. Albo nie wiem, przedostatnim zakrętem. Tak to nazwijmy. Ehm, więc życzyć tego, żeby to był właśnie ten moment przedostatnim ostatnim zakrętem. Którym się nie poddaje. Tak. Myślisz, że, 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 że jeszcze, że, że już nie doszadę, że to, to, to już jest tłumacz, ale właśnie wtedy trzeba sobie uświadomić, że jeszcze musimy się coś wycisnąć. Ehm. I wiem, że to jest trudne, wiesz mi, wiem, że to jest trudne, um, ale nikt chyba bardziej nie mógłby tego zrobić niż ty. Znając się, jak cię znam, um, i znając też, nie wiem, kawałek twojej jakiejś tam historii, cieszę się, że też się z nami dzisiaj podzieliłeś, um, bo bo, no bo to jest ważne. Wydaje mi się, że ciekawa w miarę życiowa historia. Sporo się działo, więc w wielu miejscach pracowałem. Ja myślę, że jeszcze jest trochę. Przytary. Pozdrawiamy Dawid. Pozdrawiam wszystkich. Ono jest takie inne, wiesz co, branżunia jest świadoma z tego, co się w niej dzieje. Może się tym nie, 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 nie dzieli tak bardzo. Ale... E, tak, to, to jest jakby jeszcze cały czas ukryta historia trochę do, do, do odczytania. wiele rzeczy w branżunii, których nikt nie wie. Więc... Tak, no inaczej. Pewnie o Tobie takim też nie wszyscy wiedzą tak na co dzień. E... Ale może to też jest okazja do tego, żeby powiedzieć wszystkim, że, że trzeba troszeczkę walczyć. E, więc że ci przede wszystkim tej siły, e, bo wiesz, że w sobie masz. E, I dziękuję za naprawdę bardzo fajny odcinek, który. Dziękuję, bardzo fajna rozmowa był, i mi... Pewnie, zupełnie nie wszystko, co miałem. Tak, niestety niebiesowy nie i. I może to dobrze, bo faktycznie gadanie o biznesie jest mega nudne w tej perspektywie. A ja tam lubię rozmawiać o giereszkowym biznesie, bo to, nie, no to mnie to, ja fas... mnie wie, to fascynuje ale, absolutnie. Ale wiesz, gyereskowy biznes i wiesz, Tadziu, nie? To to jakby no. Trochę trochę. Stop. E, i, Stop. I I'm tak. tak. Dobra, dziękujemy w takim razie bardzo. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję wszystkim za, za to, że byliście. Mam nadzieję, że kolejne odcinki będą mega nudne i nie będzie płaczu i łez, które mi się cisnęły do oczu, wow. ale, ale wytrwaliśmy. Tadziu, dam radę, odzywaj się. I życzę wam wszystkim, żebyście mogli się taką historię w życiu. Tak, Buzia. dziękujemy bardzo. Trzymajcie się wszyscy. Do usłyszonka. Na razie, hej. I? I. Już, już, już. Ju, jeszcze, już jeszcze, jeszcze, już, jeszcze, jeszcze jesteśmy. Eee, A, jeszcze jesteśmy. Jeszcze potrzymamy. No i słuchaj, Mamy. i teraz ci w końcu mogę powiedzieć, że tak naprawdę to wszystko kłamstwo. <noise> ja, ja potrzymam, jeszcze, żeby może coś wycisnąć. Dobrze, dobrze kłamałem, dobrze nawijałem makaron na uszy. Tak, tak, dokładnie jak ustaliliśmy. Jest super Bardzo... naprawdę stary w ogóle jestem, wiesz, w najlepszym momencie w życiu. Tak. To wszystko była ściema. Ale dobrze, no. półtorej godziny ściemy. Dobra, już wyłączam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Bye, bye.